Słuchaj, kim jest EBEB? Weź, bo nie wyjdziesz stąd, jak nie powiesz. Tak szczerze, to powiem wam, że nikt nie uwierzy nawet, nie? Chciał być informatykiem, ale ze względu na to, że prowadzi tryb życia taki... Hulaszczy? No właśnie, a skąd wiesz? To nie jest tak, że on cały czas siedzi i składa filmy. A kim jest poza składaniem filmików? No jest... Właśnie. Pierwsza sprawa jest taka, że ten tempak, mówiąc coś i kierując swoje teksty do naszego trenera, aha, to zawadził rykoszetem u nas wszystkich. Ale ty na przyszłych tych galach zawalczysz, co teraz będą? Tak. W fejmie na przykład na przyszłej, myślisz? Dzień dobry Państwu, dzisiaj moim gościem jest osoba, która z drugą osobą ostatnio podbija cały internet, nie było o nim głośno, a teraz jest wszędzie i jest bardzo fajny i bardzo go lubię, Michał Pasternak. Tak będzie. Ja już go nie ruszam. On człowiek, on się do wszystkiego ciebie. Tak, tak, młody twój, młody. W ogóle kurde, tak myślałem tylko dzisiaj, tylko że on jest w Warszawie, ty tu, to byście się nie zjechali, nie? Razem, nie, następnym razem będzie. Będzie. No to zostaw z sobą. Zostaw, to jest śmieszne. Ludzie cię tak, to jest bardzo dobre. Zostawiamy i lecimy flow. To jest Obora, to jest Słopie, to są oni, to jest EBEB, tu się musi dziać. Obora na razie nie będzie, bo jesteśmy u ciebie w domu. Jeśli chcesz Oborę, dla mnie nie ma problemu. Ostatnio próbowaliśmy na hejdrumie rozwalać stół. Taki stół rozwaliłeś kiedyś? No. No i... Kurwa. Dzięki Marcin. Ale... No, to pamiętam, nawet mi się proponowali. No właśnie, nie znaleźliśmy nikogo chętnego poza Marcinem Naruszką, który... No niestety, nie dał rady. Chociaż ja coś tam robiłem, a ja napojem pisałem, pamiętam. Powiedzieliście, że fajnie, bo rzuciłem napojem. Właśnie my lubimy, jak ktoś coś zrobi takiego, co dla widzów będzie trochę szalone. Bo ludzie teraz tego wymagają. Na przykład jesteś szalony podcast, jestem szalony reporter, to idealnie. No to właśnie dlatego pewnie zrobiłeś... Taką, ale takie w tym zamieszanie już. To żeście mnie potraktowali, kurwa. Nie dość, że na... Ja w ogóle później jak to oglądałem, to kurwa, miałem sam z siebie, kurwa, bek. Jakby ludzi kurwa robiliście tam. Kto nie przychodził, to na ciebie stawialiśmy. Wszyscy. Oh. Ja wyszedłem, byku, wszyscy byliśmy do domu. Ja tak się ucieszyłem, wiesz? Zajebiście wychodzę, przychodzi cicho. Oni wszyscy byli... A tak w ogóle byliście za cichym, no bo ty, wiesz, jego tam ziomek z okolic i w ogóle. Znaczy nie, tak to, wiesz, Cichego znam od momentu, gdzie jeździł na gale sportowe i robił wywiady z zawodnikami. I druga sprawa jest taka, że jesteśmy właśnie z tego samego rejonu i on kiedyś mi o tym powiedział. A sprawa tego, że chcieliśmy sprawić po prostu przyjemność naszym ludziom, którzy byli i przychodzili do nas, więc za każdym razem twierdziliśmy, że byliśmy. To jak tam przychodziłeś, to wyglądało inaczej. Jak później to oglądałem, mówię, ja i każdy się cieszy, ja też się cieszyłem. A w ogóle... Jeśli stamtąd, nie wiem, po 3 minutach wszedł Kuba Nowieczkiewicz, wszyscy siedzieli długo, weź sobie obejrzyj to. Ja wszedłem, dam jedno pytanie, o Kuba, dobra, szalny, to idź już i wygoniliście mnie, no ale mogę butelkę odrzucić chociaż. Nie wiem, kto cię wygonił. Pewnie ty. Wiesz, słuchaj, jak Alberto chcieli wygonić, to Alberto powiedział, że nie wychodzi i zaczął się siłować z hardkorowym koksem na rękę. Dawaj go, k***a! Co się dzieje? Tak? No ja. Więc musisz postawić na swoim, no nie da rady. A, zostaje. Jeszcze miałem face to face'a z Darem, już chyba kurwa nie pierwszego. Kiedyś miałem z też dla żydercy fejmie, on mnie chyba, ale ja tam nie za bardzo. A to nie byłeś w strachu? No nie, kurwa. A dla mnie w ogóle ten człowiek jest zajebisty, mówi do wszystkich, bądź w strachu i ze wszystkimi przegrywa. Jesteś. Znaczy nie, ostatnio wygrał. No tak, no tak, no z tym Ludwiczkiem, ale wiesz, no kurwa chłop krzyczy, kurwa, bądź w strachu, no ale kurwa on... Naprawdę bardzo silny, mocny przeciwnik. Czemu wampir? Czego ty masz sobie wampir? To wymyślił albo Michał Oleksiejczuk, albo trener, nie? Sam nie wiem dlaczego i za bardzo nie zagłębiałem się w genezę tego wszystkiego. No ale to co, trener zaczął tak do ciebie gdzieś tam kiedyś mówić i tak już został? No po prostu przyszedłem na trening, a on zaczął wampir. To wampir. Ale ty masz tak, to ludzie właśnie kojarzą cię z tej ksywy, czy nie? Bardziej Michał Pasternak mówił, chyba rzadziej gdzieś to pada wampir, nie? Chociaż już teraz wydaje mi się, że już tak... Właśnie to... mniej tego wampira, a bardziej imię, nazwisko, nie? Ty chyba jak się pierwsze razy pojawiałeś, to bardziej. Teraz, no tak nie wiem, gdzieś wywiady czy coś, to raczej się pisze Michał Pasternak.
Powiem ci, że piszą jednak wam. Tak? Albo jak mówią do mnie, to z nami Michał Pasternak i Ksywa Wampir. Może dlatego, że każdy teraz gdzieś ma jakąś ksywę i mi nie widzieli, jaką dać, więc dali mi Wampir. No niech będzie Wampir. Myślałem, że gdzieś kogoś tak strasznie rozwaliłeś do krwi, albo piłeś tą krew, albo coś. Nie. Tak Poli Zombie ma chyba po którejś walce, nie? Że on tak się sprał z kimś, że był tak zakrwawiony i taką dostał ksywę. Nie wiem, przynajmniej sam tak gadać, czy to jest prawda, to wiesz. Zombiach? Albo może, taki brzydki. Może nie. Zombiak, słyszałeś to? Albo nie, bo właśnie to cały czas się wybiera, to ja muszę z nim pocisnąć, żeby się to wyprostował. Albo tak sepleni, że jak zombie, bo zombie tak chodzą. Nie mam pojęcia. Musimy go o to zapytać. Sam go nigdy jeszcze nie odpytałem. No ja słyszałem gdzieś w wywiadzie, on to mówił, tylko to jest taka, nie wiem, historia. Ja mam pytanie, wiesz. Arka Tańculi nie będzie? A czego ma być? A nie nagrywacie już razem? Nie, no to jest szalony podcast, już nie szalony Tańcula. Już jest jakaś kosa, coś się stało. Nie. Ja myślałem, Arek, że będziesz, że razem się zafreestylujemy, a tu nic. No. Arek pewnie będzie jako gość u mnie w programie. Tak? No, normalnie żyjemy, no, wbrew temu, co wszyscy myślą. Ludzie tak dorabiają do tych. Nie no, myśmy znaczy, nawet my ten projekt. My żeśmy nawet kiedyś z nim rozmawiali, Arek, tak jakoś bardzo... On zresztą chyba nawet nie jest osobą, która kogokolwiek zhejtuje. No ciebie tak. Chyba hejtował, bo tak nie, właśnie, za... nie, to takie to, chyba zhejtował. Myśmy wzajemnie mieli taki przez chwilę, ale nie, normalnie żyjemy, gadamy często. Ale mnie się podoba, jak wiesz, teraz na tej mojej walce gdzieś tam go wyłapali i wiesz, no, no siedział sobie, coś tam rękami ruszał i o, nie cieszy się z jego wygranej, jest jednak kosa między nim, wiesz, dorabianie całe tego, nie? A tak wiesz, jak dzwonił do mnie cały czas okres ten przygotowań, czy przed walką jeszcze mówił, jak tam się czujesz, co się, byłem chory, mi doradzał, ale jeśli go kamera na chwilę złapała, się nie cieszył, wiesz, i już każdy, no, tak samo w hejtrumie, znaczy w mediarumie każdy, widziałeś się ten nie cieszyłem je, ja. Każdy ludzie. Chciał nową historię stworzyć. Nawet i na siłę. Mogłeś powiedzieć, no nie widziałem, ale idę już po niego. Tam idę. Teraz lecę. On, następny no, on. Słuchaj, ty strasznie miałeś, ja wyczytałem gdzieś późny debiut. Ty jesteś 8-4? Tak, 8-4. No, ty taki młody też nie jesteś znowu. Dużo młodszy ode mnie, jak wszyscy, stary, ale... też nie. No ja wiem, jesteś w wieku mojej żony. Okay. Nie, rok starszy jesteś od żony. To czego ty miałeś debiut pierwszy 28 lat? Tak. Co dlatego do tej pory jestem w stanie nawiązywać walkę z jakimiś czołowymi zawodnikami, bo nie jestem jeszcze taki... Zniszczony. Zniszczony i daję ale czego tak późno? Ja rozumiem, że to jest dobre, ale czy co tak późno? Ty trenowałeś długo, ale nie startowałeś, czy zacząłeś późno trenować? Nie. Ja wiem, bramki. Nie no, bramki bramkami, ale tu o to chodzi, że ja też nie miałem możliwości tego, żeby gdzieś się rozwijać w jakimś profesjonalnym klubie, a druga sprawa jest taka, że MMA dopiero, można powiedzieć, powstawało u nas w kraju. W ogóle MMA no tak, nie jest, to jest racja. Jakimś sportem, który... Jakiś boks K1 było, to MMA to dużo później już wiesz, no, to nie było takie popularne. Nie? Pamiętam nawet, jak my żeśmy jeździli na pierwsze jakieś zawody, to było tego mało. Nie było tak jak teraz, że jest to trochę Alma, jakieś inne zawody, tylko... Wiem, ty lubisz Alma, nie lubisz tych mistrzostw, co młody startował. Wiem. Znaczy nie lubię, ja nie mam nic do nie, no bekowaliście, no, jak z Hubert z wami gadał, mówił Jaski, ty mówiłeś, że na takie zawody to ty nie jeździsz. Nie jeżdżę, bo nigdy nie byłem na tych zawodach. No ale my pamiętam, że jeździliśmy ze względu na to, na fakt, że one w tym momencie istniały, a to wszystko dopiero zaczęło powstawać. Także teraz jest więcej amatorskich startów niż zawodników. Tak, wtedy tak, tego tak, nie było. Tak, tak, podoba. A mnie to co powiedziałeś, to właśnie mnie zdziwiło, znaczy zdziwiło. Tak na logikę to pewnie to wpadł na to sam, ale jak mi Marcin Najman, jak tu był, powiedział, że zawodnik, no to zresztą mówił w kilku wywiadach, ale tu mi tak wytłumaczył, że z zawodnikiem, jak wiesz, sztuk walki to jest trochę jak z samochodem, że to nie jest, jak on dłużej trenuje, to jest lepszy, tylko przebieg, że się już tyle rzeczy sypie i pierdoli i znaczy, w sumie może tej... Marcin mówi na podstawie swojej osoby. Ale tak, ale przed chwilą to potwierdziłeś, że dlatego, że późno zacząłeś w zawodach startować, dlatego nie masz jeszcze tylu kontuzji i możesz w tym momencie jeszcze znaczy, w tym wieku. Jakieś kontuzje każdy ma, tak, tylko, że ale wiesz. Masz ich mniej, jak później startujesz. I trochę on, ja tak przemyślałem, słuchaj, że on trochę ma rację. Poczekaj, no trochę... Ile ci może wyskoczyć tych barków, ile możesz mieć zerwanych tych wiązadeł, ile tego i ty to w końcu zależy, kurwa, wiesz, się sypiesz. No wszystko zależy też od... tego, jak podchodzisz do treningu i czy robisz to z głową, czy robisz to co, no, treningi, po prostu, żeby robić. Ale bardziej walki, bardziej kontuzje są. Znaczy wiem, że na treningach też najwięcej się zdarzają. Najwięcej kontuzji odnosi człowiek podczas przygotowań, nie podczas samej walki. Tak uważasz? No oczywiście, jestem tego pewny. To czego ja nie miałem żadnej kontuzji na tych, a teraz do tej pory mnie noga boli. Ale boli cię po walce? Nie, no po walce miałem w ogóle wszystko zepsute. No nie wiem, jak trenowałeś, to też zależy... Sparingów miałem dużo i jakoś mi się tak udawało. Znaczy nie, no były tam, gdzieś mi coś strzyknęło, gdzieś coś, później musiałem mieć przerwy. To jest fakt, ale, coś tam się działo, patrz, ale... Sparingów do walki masz, powiedzmy, no
Można to nawet liczyć w setkach. A tych walk masz kilka. No tak, no to w sumie raz. No to zależy tak jeszcze, jakim jesteś zawodnikiem, bo ja na przykład... Ja słabym na przykład, nie? Znaczy, chodzi o to, w jakiej częstotliwości bierzemy walki. Ja na przykład jestem gościem, który może walczyć w każdej chwili. Ja jestem pazerny na hajs, to też. Znaczy, może ja nawet nie to tyle, że jestem pazerny na hajs, ale wiem, Ty jesteś cały czas w treningu i przygotowany, tak? No, jestem w treningu, gdzieś tam jakąś formę trzymam, a... Ja lubię się chyba bić i walczyć. Tak? Ja absolutnie nie. Nie stresuje mnie to, tak wiesz? Niektórzy... Nie stresować też nie stresowało, ale nie lubię, powiem ci. Ale wy to w ogóle, ty i Wrzosek sobie, ty no. Wrzosek, Labryga teraz tu wszedł, Don Diego. Wy sobie myśleliście w ogóle, daje przykład sposób na życie, bo jak myśmy wszyscy robili te wyświetlenia i siedzieli przy tymi telefonami, to wy byliście na salkach i teraz każdego z nas rozjebiecie i wyście weszli, to cały czas sportowców mówili, że freaków tak nie lubią, bo ich nie ubić. I teraz jak wy wchodzicie, tacy wiesz, zawodowcy, powiedzmy, do freaków, no wiadomo, to są większe pieniądze, są te zasięgi i wszystko. Ja jestem youtuberem, ja nie jestem. Dobra, okej, okay. No to ty nie, ale nie, no wiesz o czym mówię. Labryka, taki... Wrzosek, to oni, ci zawodowcy. Ale mi Wrzosek kiedyś powiedział i on dobrze mówi, słuchaj, ja czy mam walkę, czy nie, to i tak chodzę codziennie na treningi, bo takie całe życie to robiłem i nawet by tego brakowało i tak na tej salce jestem. I wiesz, i wy macie dobrze, że jest walka dobra, biorę walkę w jakiej formule i w ogóle, a my to wiesz, walka za 3 miesiące, trzeba pójść na salkę, trzeba to zacząć robić, wiesz, nie jesteśmy tego przyzwyczajeni, wy macie dużo łatwiej. I stąd się biorą wasze kontuzje. Pewnie i później tak. Wychodzą zawodnicy. Ludzie, którzy zaczynają trenować, za mocno są obciążeni treningami i siadają im jakieś właśnie rzeczy. Ja już miałem, już się rozlatywałem, chłopie. Ja dlatego po tej walce też się tak do tej pory się nie pozbierałem, bo zapalenie płuc i okazuje się, że nie, ale nie mogę dalej czytać choroby. Po prostu się posypałem, bo to do tej walki było jeszcze się doturlasz, wiesz. Ja już byłem lekko chory, ale duże, wiesz, dawki leków, już byłem to, ja po prostu, wiesz, jak się walka, to koniec. Nie wiem, kto ci prowadził, bo osoba, która Spinki. Prowadzi... Kto? Spinki, tu z Grappling Kraków. Ten, który Arka. Jeszcze raz. Ten, który Arka tańcuje też. A to nie znam typa. Spinki? Spinki, no Rafał Lasota. Nie kojarzę gościa. Bardzo dobry, polecam. A on miał jakieś walki zawodowe? Nie wiem. To dobre jest jako trener, czy jako człowiek? Dogaduje się z wami. Jedno i drugie uważam. Nie. Ja bym na przykład do takiego kogoś jak Krzyszka, powiem ci, ja bym przed nas na treningi już nie przyszedł, nie? Bo ja nie jestem żadnym aż takiego reżimu, aż takiego, no po prostu wiesz, tak nie mam, ja tego nie lubię. A nie on wiem. Tak mówi, dobra, dzisiaj grzej, bo już widzę nie tego, tak mi trochę tam dopuści, trochę dokręci, ale jest tak wszystko. Nie ma z góry, że on przyjdzie i on mnie musi zmasakrować, że wiesz, zdychnę i się zeżygam, nie? Ja wolę tak. No bo tak powinien działać trener. Tak się dostosowuje treningi. No a... Słuchaj, ja jestem... Kiedyś byłem zawodowcem, teraz jestem youtuberem i rozumiem to, że jak dzisiaj pojechałem na trening i czułem się niezbyt komfortowo, gdzieś tam coś jednak mnie bolało, to wiem, że nie zrobię mocnego treningu. A czasami od dnia zależy też, od nastroju, od czegokolwiek, od niewyspania i wiesz, i przychodzisz i wiesz, że nie dasz z siebie 100%, ale chcesz coś zrobić i wtedy jak mnie ktoś tak docisnął totalnie, to ja bym 3 dni udawał, że jestem chory i nie przyszedł, nie? To też jest właśnie, trzeba to wyczuć. No od tego właśnie jest trener, no. Druga sprawa też, wiesz, każdy z nas myśli i powinniśmy podchodzić do tego tak, że przyszliśmy na trening, boli mnie ręka, to nie będę uderzał tą ręką, no bo tak. Rozbiję ją i nie wyjdę do walki. Dobrze, tak. Najważniejsze w treningach, w sparingach jest to, żeby wyjść do walki dobrze przygotowanym, żeby ten topowy poziom złapać na walce, a nie na treningu albo no na jakimś sparingu. Jest dużo zawodników, którzy są mistrzami treningu i sparingu, a w walce ich nie ma. No tak jest, no tak jest. Ale wiesz co, tak, teoretycznie to może być dużo o sporcie, jakby pogadać i tak dalej. A wiesz co, mnie też w którymś wywiadzie fajnie powiedziałeś, że ty dużo rzeczy fajnych mówisz, ale no, że... Bo ja ogólnie fajny chłopak jest. Fajny jesteś taki, no taki chłopak z Pińczowa fajny. No a w ogóle ja przez Pińczów jeździłem, jak nie było tych tras, ja się do Krakowa sprowadziłem z 15 lat temu, to jeździłem, bo ja z Lublina jestem. Piękne miasto. Więc jeździłem przez twoją miejscowość, nie? Tam przez Sandomierz tego. Dobrze i... Dobrze powiedziane, moje miasto. No dobrze. Teraz weźmy taką muzyczkę z Ojca Chrzestnego. Poczekaj, teraz sprawdźmy twoją pamięć, co chciałeś powiedzieć. Słuchaj, dobrze powiedziałeś, że sportowcy powinni dbać, a jeszcze do swojego czasu nie dbali, o właśnie swoje socjalne media i popularność, w którym wiadzie powiedziałeś. Słuchaj, i to jest bardzo mądre. No to jest takie bardzo życiowe, bo wcześniej jak miałbym gdzieś robić wywiad albo poświęcić swój czas tylko po to, żeby jechać i poszerzyć swoje grono odbiorców, to bym bardziej myślał o tym, żeby zrobić drugi trening, a teraz już tak nie myślę i próbuję sobie tak wszystko rozplanować, żeby na przykład tego dnia
żebym mógł poświęcić ten czas na robienie jakichś tam innych rzeczy powiązanych ze sportem. Michał specjalnie do mnie przyjechał dzisiaj 135 km. No niczemu, 288 km przyjechał. W jedną stronę. Tak. I to po lesie cały czas, 4x4 wyboje, obiecałeś z dwoma nocowaniami. Obiecałeś mi, że później idziemy na imprezę, nie wiem gdzie, ale idziemy. No dobrze. Także dlatego no przyjechałem. Nie, no się przyjechałeś specjalnie do mnie, ale to masz rację, bo mi też to Najman, wiesz, powiedział, że jego, no, z niego się kiedyś śmiali, jak wiesz, tam trenerzy bokserscy, czy kurwa w tym telefonie, albo wiesz, gdzieś tam, bo jeden trening więcej zrobić, a nie tą gębą świecisz. I on teraz odcina od tego kupony, wiesz, bo on już jest taką postacią medialną, on już wyjdzie, przegra czy wygra, ale wiesz, on sobie ten zrobił ten marketing, nie? Bo ludzie nie lubią, jak ktoś robi coś innego niż oni, wychodzenia poza... Albo to, czego nie umieją, bo często sportowiec nie czuje się dobrze w socjalnych mediach i ty jesteś, on mówi, co ty tam w tym internecie głupi jesteś, wiesz, dochodzi, bo on się w tym źle czuje, on wie, że tego nie zrobi, dlatego ciebie będzie hejtował za to. Wiesz, no, ktoś wychodzi poza jakiś tam komfort, nie? Tak. Zaczyna myśleć o tym, żeby robić coś więcej, no i tak jak mówisz, no musimy to robić. Jeśli tego nie będziemy robić, to większość zawodników narzeka na swoje wypłaty, na swoje stawki. No, a nie przyciągają ludzi, nie przyciągają widowni, to nie będzie ani sponsorów, znaczy, ani współpracy. Ja już to powiedziałem, że ja uważam, że zawodnicy wcale nie są nudni. Tylko trzeba odpowiednio do nich podejść. I daliśmy przykład tego na ostatnim hejdrumie, jak zapuściliśmy Naruszczkę. Tak. I Naruszczka jednak pokazał, że jak z nim zaczniemy rozmawiać na trochę inne tematy, to on potrafi być innym gościem. No właśnie Piotrek powiedział to i ja uważam to za... Piotrek Lizakowski. No, tak. Nie, to nie mówię. Nie? Nie, bo on mówił przecież, że... Nie, to Siłowski spytał, czy ma dziewczynę ostatnio u niego. Nie pamiętasz, spotkałem z wywiadem Siłowski, on się pytał chyba Siłowski. Aha, no może. Bo chciał jego się pytał, bo chciał go wziąć do naszego projektu, Tinder coś tam, nie? Aha, macie projekt Tinder? No, oni dopiero chcą zakładać, ale ja nie wiem, jak to wszystko ogarniemy. Nie? Fajnie, będą zakładać Tindera. Będzie za grubo. Nie, ale Piotrek właśnie o tym powiedział, że i też mi utkwiło w pamięci i tak by było. Ma w 100% uważam młody rację, że jakby byście poszli na KSW tylko ze swoimi pytaniami, to by się okazało, że jest taka sama beka, bo to wcale friki nie są ciekawsi, tylko frików się pyta o te rzeczy. A z tym masz konflikt, a powiedz, a to odjebałeś, bo on na przykład, wiesz, nagrał wczoraj film w internecie i może go o to spytać, a sportowiec robi trening i każdy go pyta. Kurwa, jak treningi, jak plany, jak walka, w drugiej rundzie ładnie go zaatakowałeś i cały czas o to samo. A jak wy byście poszli, zaczęli go pytać bekowo o coś, to on by sobie też jeden świetnie poradził, wiesz co chodzi. I by był fajny wywiad, tylko kurwa oni tłuką to samo z nimi, bo to jest sportowiec, on jest poważny i trzeba z nim poważny wywiad. No i to się kurwa nie sprzedaje. Znaczy po pierwsze to musimy zadzwonić do Kwiecińskiej i zapytać, czy na KSW nas będą chcieli. Jest tam ma najwięcej do powiedzenia. A druga sprawa... Alan na KSW ma dużo do powiedzenia? Zarządza? On tak twierdzi. Aha. On w ogóle dużo twierdzi, a mało z tego się okazuje faktem. Ale to też kwestia tego, że większość ludzi, którzy prowadzi wywiady, to prowadzą na takim samym rytmem i takim samym poziomem, nie? My próbowaliśmy zrobić coś innego, dlatego... Dlatego wam wyszło też super. Samo to, że jak ktoś do nas przychodzi, to my nie z nim... Na stołeczkę. No dokładnie. I to już dla mnie ale osobiście... Ale ja nie dostałem koszulkę El Tosto, wszyscy dostali, dobra. El Tost, nie no, zobacz na obrazek. Co dostali? Koszulkę El Tosta ja nie dostałem, ale chuj tam dobra. Poważnie, wszyscy, dlatego, że jestem czarny. Wszyscy dostarczy kto? No nie wiem, no cichy dostał. Cichy dostał, żeby sobie tylko założył. Że wiesz, to był taki trik marketingowy. Ale no, ja nawet nie założyłem. Załóż sobie, zobaczysz jak wyglądasz, ci pasuje i kupisz. No tak. I cichy już do tej pory to już jest 200 SMS-ów wysłał. Weźcie chłopaki, podeślijcie ten link i tak dalej. Dlatego cichy, no tak, to jest dobre, bo twoi widzowie cię zobaczą. Cichego pod włos. Ale nie ma włosów. To po co go wzięliście? Przecież on nie ma włosów. Nie ma włosów, ma, tylko że cały czas się obcina na łyso. No w sumie to tak. To jest jego... To jest tak jak z Juźwiakiem w Prime. Niby jest, a trochę go nie ma. Tak jest z jego włosami, taki, wiesz? Juźwiak w Prime? Niby jest, a go nie ma? No wszyscy mówią, że jest. On mówi, że nie. Znaczy on mówi, że doradza. Doradza, tak. To może tak samo jest właśnie z włosami cichego. Słuchaj, kim jest EBB? Weź, bo nie wyjdziesz stąd, jak nie powiesz. Ale ja co mam powiedzieć tak szczerze, to powiem wam, że nikt nie uwierzy nawet, nie? Tak? No.
No to powiedz, no to chuj, powiedz, nie, no jeżeli nie uwierzymy, no. No, no to, ale ja wam, ja, słuchaj, ja zawsze każdemu mogę powiedzieć, ale ktoś powie, że nie da wiary. To jest gość, który... To ja tworzę EB. Chciał być informatykiem, ale ze względu na to, że prowadzi tryb życia taki... Hulaszczy? No właśnie, a skąd wiesz? No, słucham. A skąd wiedziałeś o tym? No nie, no tak wydedukowałem, no przecież nie wiem, kim jest EBEB. Nie, to mnie zaskoczyłeś. No powiedziałeś, że chciałby być, ale że prowadzi tryb życia, no to jaki? Przecież niehigieniczny i hulaszczy, tylko tą gość mi się zastanowić. No, strasznie gość. O, to bym się bardzo z nim zaprzyjaźnił, bo ja też. Powiem ci, że ja już nawet nie chcę na żadne balety z gościami, bo to jest wariat. O! Wariat straszny. Nigdy nie widziałem gościa, który tak potrafi tupać i tańczyć, nie? Cały czas w balecie. Sekwento to EBEB? Nie, gdzie sekwento? Sekwento jest za głupi na EBEB. I no miał być dobrym informatykiem, ale ze względu, tak jak wspomniałeś, na to, że lubi balety, to w szkole nie poszło. Sorry, EB. No i teraz musi... Robi to, co robi. Znaczy, robi to, co robi, a to jest taki format, który gdzieś on sobie prowadzi tak dorywczo. To nie jest tak, że on cały czas siedzi i składa filmy. A kim jest poza składaniem filmików? No wiadomo, że mu w szkole nie poszło. No to co, jest cieciem na parkingu? No nie, no. Pracuje jako gość, który jest sprzedawcą w sklepie. Poważnie. Poważnie teraz mówisz? Poważnie. Serio? No. Kurwa, cała Polska się zastanawia, kim on jest. Ale to generalnie chodzi o to, że cały myk z jego, bo ja też rozumiem twój przekaz. Cały myk z nim by był, że jakbyś nawet powiedział, kto to, to i tak by nikt nie wiedział, bo to nie jest jakaś postać, która jest z pierwszych stronnika, żeby... To jest tak banalne, kto to jest, że tak jak mówię, no, że ciężko nam będzie w to uwierzyć, odnieść wiarę w moje słowa. No. Ja też nie miałem pojęcia. A to jest za Irox? Mówił, że to jest za Irox jakiś, nie wiem w ogóle, kto to jest. Nie, dobra. Słuchaj. Ja jak na początku też myślałem, że to jest jakiś gość, wiesz, jakiś może biznesmen, coś tam, jakiś informatyk, taki gruby gość, nie? No jak go poznałem, to... Baletmistrz na pewno. Nie, no ja to zwątpiłem, nie? Ja już mówię, chłopie, przecież jakby to każdy się dowiedział, kto ty jesteś, jak ty żyjesz, to ludzie by zwariowali. Czyli jeden wielki melo z przerwami na pracę w sklepie? No znaczy to przerwa na pracę w sklepie to go chyba ratuje, nie? Aha. Odciąga od czyli, tego czyli całego. Ma tą chwilę przerwę, wyczyszczenie receptorów i dalej. No dokładnie. I heja, bo już by nie działały pewne środki. Nie, mi się wydaje, że on po prostu tam za dużo się obija i w tym sklepie. I zamiast... Ale dobra, ale no to wiesz, gość, słuchaj, on dość mocno się wybił na... Najpierw, bo teraz jakby wy jesteście u niego w kanale, ale zanim jeszcze wy byliście, mówię o tych czasach, to na składaniu z konferencji, fejmu i tak dalej, nie? Że najlepsze robił te takie skróty. Teraz jest też SEP 4 i tak dalej, no ale EB robił najlepsze te animacje, te wyskoki. Te, ja do tej pory pamiętam, jak mnie Muran odepchnął, jak zrobił, jak ja wystartowałem jak rakieta. No takie fajne animacje. Nie widziałem tego. No ale tym się jakby wybił. No, ale on, czyli on po prostu sobie, bo każdy myśli, ja, dlatego każdy myśli, jak to jest, bo czy to jest gość, który jest na tych konferencjach i on sam filmuje, czy on korzysta z innych materiałów i on na tym w ogóle nie ma? Nie, on korzysta z innych materiałów. Aha, nie chodzi tam se z kamerą, tylko on sobie wycina z innych no, i se robi. Nie, jakby chodził z kamerą, to by na następny dzień do sklepu nie stał. No właśnie każdy mówił, że on związany jest jakoś z fejmem, no bo kurde, on ma takie materiały, że coś, on po prostu korzysta jak z innych. Jak może gość być związany z fejmem, a pracować też dla, w jakimś sensie no dla konkurencji? Tak. To wystarczy po prostu się zastanowić nad tym i ja uważam, że doszlibyśmy do jakichś wniosków. Doszlibyśmy, kto to jest? Znaczy, ty już wiesz. Nie, no nie wiem, no gość, który pracuje w sklepie, no. Wiem, no też nie mogę ci podać imienia i nazwiska. No nie, no to wiadomo, bo są, no ale nie jest to gość, którego by widzowie i my byśmy tak znali, coś występuje w internecie, nie. Nie. Każdy ma jakiś swój zarys tej osoby, a ja uważam, że każdy ma błędny. Okej. Bo ja też miałem taki zarys, jak go zobaczyłem, to... Po 4 godzinach już mu mówiłem, żebyś stąd szedł, bo go ubiję. 4 rano gość mnie budzi, dawaj. Ale oprócz tego melanżowanego, co u mnie dużym plusujesz, EB, to jest normalny, fajny gość do gadki, bo tak myślę, że tą robotę, znaczy, którą on robi, to raczej fajny, ma poczucie humoru. Fajny to może być dla jednej osoby, dla drugiej już nie taki fajny. No. Chyba Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, to nie wiem, czy ona podchodzi tak, że on jest taki fajny, nie? A co, oni mają jakieś spinę? Ona kiedyś mówiła, że to jest jej prześladowca.
Ale dlatego, że robi takie filmiki, czy faktycznie no, kiedyś robił filmiki. No on, on jej chyba nawet dał ten tytuł najlepszej polskiej dziennikarki. Powiedz mi, jak twoje przygotowania do walki. A ja nie walczę teraz. Ja jestem teraz. Ja teraz tutaj jestem kompanem. Skąd taki pseudonim? Kasujesz wszystkich, bo dzisiejszą walkę wygrałeś. Może na początku skąd się wziął taki pseudonim? Kasujesz to jest moje imię. A, to jest swoje imię. Tak, Don Castro to jest moje pseudonim. Wiesz co, ludzie są dziwni, że denerwują się, jak ktoś o tobie mówi. Znaczy, wiadomo, jak nikt nie ubliża czy coś, ale to jest, o to chodzi w internecie, niech gadają, niech se gadają nawet tak, bo to wiesz, to nam wszystkim chodzi. W internecie trzeba mieć duszy dystans do siebie. Dokładnie, dokładnie. I mówię, jak wiesz co, najgorsze jest nie, że jak o tobie źle gadają, to nie jest może fajne, a najgorsze, jak tobie w ogóle nie gadają, bo to znaczy, że jesteś skończony w internecie. Jak o tobie nie gadają, to ci już nie będą zapraszać. Jak o tobie źle mówią, no to o tobie zawsze będą źle gadać, bo jesteś osobą w jakimś sensie publiczną i nie ma takiej osoby, o której każdy powie, że ona jest w porządku. Nawet zauważyłem, że ludzie, którzy cieszą się największym powodzeniem, to często są najbardziej hejtowani. No tak, 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 tak. A to jest dziwne. No ale wiesz, zazdrość ludzi. Jak ktoś jest fajny, to mu specjalnie dojebać. No ale słuchaj, na przykład widziałem tam kiedyś, że BEB wrzucił do nas na film, chyba po fejmie, Dubiela. Dubiel jest osobą popularną. No, bardzo. A wrzucił go tylko Ebę i większość... Mamy tu wodziankę jakąś? Większość ludzi, którzy... I to w porządku, ta wodzianka. Jakie były wódki, taka wodzianka. Większość ludzi, która pisała komentarze, to były nieprzychylne komentarze w stosunku do niego. A jednak on na swoich social mediach ma gdzieś tam chyba milion jakichś obserwujących. To kurwa, kto go obserwuje? No widzisz, ale to widocznie, ale to wiesz, jak jest często, o, dobry masz, na przykład widzisz z Arkiem, jak było, jak prowadziliśmy ten program, to ja miałem fuck up, Arek chce być taki teflonowy, on chce, żeby go wszyscy lubieli, ja na przykład nie, jestem kontrowersyjny i tyle. Nie Arek. Da się, ale Arek tak chce, no i słuchaj. Arek, nie da się tak, żeby cię wszyscy lubili. Ale to Arek chce, nie do tego dąży. Jak cię wszyscy będą lubić, to ja z tobą będę cisnął i kurwa, nie ma opcji. I słuchaj, on się posłuchał tych ludzi, bo wszędzie były komentarze, a odejdź z tego programu, a on cię ciągnie w dół. I Arek mówi, dobra, odchodzę. Powiedział, że odchodzi, to nigdy nie miał takiego hejtu, że zostawia mnie, że to... I wiesz o co chodzi, to ludzie sami mówili, odejdź, to będzie lepiej, odszedł, miał najgorszy hejt. Ale... Bo to są czasami różni ludzie. Ci chcieli, żeby odszedł, ale druga połowa chciała, żeby został i go za to zhejtowała. No, ja uważam, że Dubiela dużo obserwuje, ale inni go obserwują, a inni go hejtują. Dobra, no to Arek posłuchał tego, co mu piszą inni ludzie? No. Ja pierdolę. No. To ciekawe, czy teraz jakby mu ktoś napisał, Arek weź na tu przywieź Pasternakowi tak z 200 tysięcy i... Jakby dużo ludzi napisało, to... Tak? Muszę podpuścić tam ludzi. Żeby... To jak Cichy robił, co wyszło na rundkach, że Cichy mówił tym z Prime'u dzieciakom, żeby zakładali grupy i pisali, że chcą jego walki z ciosem, żeby od dołu. Jakiś 15-latkowie, do mnie też zresztą napisało dwóch 15-latków, że Cichy i dali mi skryny, że Cichy mówi, pozakładajcie grupy na Facebooku i udawajcie, że ludzie chcą tej walki i wszędzie spamujcie, żeby mi Prime dał tą walkę. Ty, to ja nie wiedziałem, że takie numery odchodzą teraz. No, to tak trzeba, no to jak mówię ci. Kurwa, ja takich rzeczy nie stosuję. Ty wypikasz sobie, jak ja przeklinam, nie, wariacie? Coraz bardziej czerwona jest wodzianka. Tak. Dobra, to jak lecimy po tych ludziach, no to dobra, zacznijmy. To póki teraz lecimy. Strzeli masz co? Niby się lubicie, a tak jak są... To nie jest tak, strzeli, jest... tylko to jest strzelina. No. I my się, czy my się lubimy? Słuchaj, ja byłem jego pracodawcą. On nie ma nie lubić, tylko szanować. Pracodawcą znaczy co? No miał u nas pracę w szatni. Był cieciem. Gdzie? U nas kiedy? W szatni, w akademii. Wysłał, wiesz, wzięliśmy go, widzieliśmy w nim jakiś potencjał, ale że Szczelina później teraz się... Teraz głupka wyjdę, bo nie znam tej historii. Teraz nie wiem, na ile to... Nie wiesz. Musisz znać, ja ci ją opowiem. I Szczelina dostał na puszkę w szatni jako cieć. Cała Polska chyba to znała. No, dużo osób to znała. I... A zgłosił się? Był fizycznie? Zgłosił się do pracy zgodnie z umową? Że był. No, był. Sumienny pracownik, wszystko okej? Jaki sumienny? Gdzie on się nadaje? Nie, już nie do, jeśli będzie chciał wrócić do pracy, nie ma takiej opcji. Niech się weźmie za te walki. Tak? Tak. Czyli chociaż teraz cały dzień ludzie mi wysyłają jakieś rzeczy, że Szeli znowu jakąś...
mocną akcję zrobił, nie? No właśnie chciałem powiedzieć, bo słyszałeś, że on jest z Koza Nostry. No właśnie tak, nie? Nie wyszło, że jest z mafii. Słuchajcie, nie wysyłajcie mi rzeczy, jak szczelina je kozy, bo mnie to nie interesuje. Nie. Ale ja myślę, że jakby teraz otworzył jakiś catering pudełkowy, to mogłoby mu siąść. Ale słuchaj, patrz, jak łatwo u nas... Może jedzenie z dupą, ale, jedzenie tak, z nosa. Teraz chciałbym zauważyć jedną rzecz. Patrz, jak niedużo trzeba, żeby zostać w jakimś sensie popularnym. Kurwa, ja nie wiem, czy on tego nie robi specjalnie. Dzisiaj nawet z nim gadałem, śmiałem się. On tego chuja wywalił kiedyś na Twitterze. No ale specjalnie wkładać palec ale do nosa. Ale chuja też do pokazał, że tam po walce, ten wywalił chuja cały internet. I on to akurat fajnie obrócił w ten, że duży, bla, 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 wyszedł z tego, to tam tego. I teraz, on tak... No ale to jest takie, słuchaj, no... Ja dla popularności bym nie opierdolił kozy. Słuchaj, jeśli mam być cztery, dla popularności nie zrobię takich. Słuchaj, a ja jeżeli znowu mam być cztery, to mógłbym takie coś zrobić, ale kurwa w zaciszu domowym, nie filmując tego. No ale to by nikt o tym nie wiedział. No wiem, no ale to też znowu, wiesz o co chodzi. Nie mówię, żebym nigdy nie zeżar kozy. Byłem mały i różne rzeczy się kurwa jadło, włącznie z piachem. Ale na pewno jak przed kamerami. No dobra, ale powiedz, co ty myślisz, zapomniał czy nie? Proszę? Zapomniał, myślisz, że się zamyślił, czy zrobił nie to specjalnie? Nie wiem, powiem ci, że nie rozkminiam takich rzeczy. Dla mnie najważniejsze, że zapomniał, że ma przyjść do nas do szatni, posprzątać na cieciówkę. To było dla mnie najważniejsze. No tak. No a tak. To, czy miał odpalonego live'a i czy lubi ten smart... Czy promował catering swój. To już jego sprawa. Nie, no bo ja to widziałem i tam raz, drugi. Znaczy ja pokazuję połowę czynności, bo to było raz. Drugi, trzeci, tam tak aż tak widać było, że tak chciał tak pewien produkt jakiś specjalnie z górnej półki, z brzegu, tam z górnej półki był i pach znowu. Ja myślę, że chciał ją po prostu z łańcuchem wyjąć. Że już mu było po prostu mało i postanowił, że musi być z łańcuchem. Nie, ale już wiadomo, wiesz, bo Piotrek, że już jest z Koza Nostry i to tam wiadomo, Krisiek to może. No tak już lecimy, ale to czyli ale, dobra, że tego, czyli nie ma po co wracać do roboty do was. Nie no, to jest oczywiste, że nie ma po co wracać, nie? Nie dobrze. Przyjmiemy jakiegoś innego celebrytę. Nie za dobrze. No co? No, może dlatego, że stracił robotę, to musi się żywić, kurwa, musi być samowystarczalny. Kozy z nosa biedny je przez wasze wyjebanie z roboty. Co, do czego żeście doprowadzili słynnego Freakfightera? No. Nieładnie. Niech założy rzutkę. Niektórzy zakładają już rzutki. Się pomaga i tak dalej. Rzutkę na jedzenie, na dietę. No. Ale mówię, jakby wymyślił catering teraz, to by miał gotowy film. Ale powiedz mi, kto normalny by wziął catering koza od Shelley'ego? Ja bym mi przyszła... Ser z kozy, nawiał z kozy. Słuchaj, jakby mi ktoś przyniósł takie pudełko i chcesz pasta, a ja bym tak spojrzał, to nie wiem, czy bym się zdenerwował, czy kazałbym mu to zjeść przy mnie, nie? No nie. To jak jesteśmy przy tych, to polećmy dalej. Powiedz mi, bo ja kurwa już dzisiaj mi się zobaczyłem parę wywiadów, ja zresztą nie jestem żurnalista, żeby się tam w życiu kopać czy coś. I już mi się nie chciało patrzeć. Jakbyś mi powiedzieć, jak to się z Alanem wszystko zaczęło i czego to doszło do aż takiej tej. On pierwszy coś rzucił, co jak, bo serio, ja już dzisiaj tak nie chciałoby się tego grzebać. Jak się zaczęło z Alanem K? Że ten tempak, mówiąc coś i kierując swoje teksty do naszego trenera, to zawadził rykoszetem o nas wszystkich. Czyli zaczął mówić o naszym całym klubie. Nie? Okay. Ja wiesz, pierwsza rzecz jest taka, że na atak my odpowiadamy ogólnie huraganem. A druga sprawa jest taka, że ja jestem osobą, która gdzieś tam trenuje i jestem zawodnikiem i uważam, że w akademii jednak wiele tych młodszych zawodników patrzy na mnie z taką dozą tego, że z takiego szacunku i tak dalej. Więc rozumiem. Ja uważam, że powinien. Ty tam prowadzisz zajęcia? Nie. Nie, nie ale okay, no to dobra. Widać takie, wiesz, że jak ja wchodzę na salę, to jednak te chłopaki tak podchodzą, nie, no wiem, co siema o co pasta, chodzi. Gratulują i tak dalej, jest pasta, jakieś tam życie. A nie wampir, kurwa, no wyszło sydło z worka. Nie. Pasta. Ja jestem wampir tylko w mediach. I dobra. Historia jest tego typu, że ja od zawsze byłem uczony tego, że starsi gdzieś tam
stawiają się za młodszymi i dbają o to, żeby, żeby to jakoś wszystko pokazywać im jakąś drogę, nie? No. Więc ja sobie nie życzę tego, żeby po pierwsze taka dziwka jak Kwiecińska obrażała mnie, a po drugie moich kolegów. Trzecia sprawa jest taka, że ktoś podłapie w internecie, oni pójdą do szkoły, ktoś się zapyta, gdzie trenujesz? No w akademii. Confident. A bo to chodzi. No widzisz, ja też o to gadę zapytam. Czyli Alan najpierw powiedział, że tam trenują konfidenci. Jakieś tak? Wylegarnia, coś tam. Okej, okay. Dobra, no to słuchaj, mam tą genezę. To, co Alan mówi, nie za bardzo do mnie trafia. Dobra, to ale już wiem nie też, możemy jak to się sobie wiesz, pozwolić zaczęło. Na to, że Alan. Bo tak będzie... myślałem, że jeszcze no. on ciebie zaczepił osobiście. Już wiem, że on powiedział o akademii, także wylęgarnia, no i to się zaczęło cała. Mówię, że mogę ciągnąć kichę i tak dalej, i tak dalej. Okej. Że się pruje. No ale walki nie chcę przyjąć. Znaczy, to nie jest walka, to jest egzekucja. I Alan ma tego świadomość. No ja myślę, że to akurat... Druga sprawa jest taka, że Alan coś mówi, że ja przechodzę obok niego i się nie patrzę i tak dalej. No. To wiesz, no... Myślę, że on jednak tępy jest, ale zdaje sobie sprawę z tego, że jak się gdzieś trafimy w miejscu, gdzie nie będzie kamer i nie będzie ochroniarzy ani tylu ludzi, to będzie trochę to inaczej niż tak, jak się widzimy na konferencji. Mm-hmm. No bo widzisz, tam się mijacie siłą rzeczy, no bo jak jesteś, robisz wywiady i tak dalej. Ja już to mówiłem, ja jak jestem gdzieś na konferencji... Trzymasz fason i bardzo się też nie chcę to robić, chwalić. Nie ale bardzo ci się to chwali. Nie chcę robić To jest jednak takiego... praca i twoja i nasza, wiesz, jak ja bym się przejmował, bo ja akurat nie mam z kimś jakiegoś tam, ale teoretycznie jakbym miał, jak ja bym się przejmował, że jadę, bo do roboty, na konferencję to jadę do roboty, że wiesz, ktoś tam jest i jakieś tam rękoczyny, to akurat się bardzo szanuję, że tu oddzielasz, jakby tu, wiesz, jesteśmy ale wszyscy wiesz, w robocie, nie? Ja uważam też, praca pracą, ale ktoś cię zaprasza, a ty przyjeżdżasz tam jako gość. Jak no staliśmy tak. na bramkach, no tak. to od zawsze było, jeśli my kogoś żeśmy zapraszali i ktoś do nas przyjeżdżał... To nie kopiecie go, uszek leży. No to nie, to nigdy nam nie robił kwasu. No, jak no ja tak, bym tak, przyjechał gdzieś i zaczął pokazywać swoje i tak dalej, robić kwas, no to słabo. Następną sprawą jest to, że tak robi dużo ludzi, że wylatuje, wiesz, gdzieś tam próbuje kogoś. To jest takie... robił Ferrari czy coś. To jest dla mnie bardzo słabe. To jest dla mnie złe, bo chodzi o to, że tam to mu się coś stanie nawet po tym ciosie, tylko to będzie ponosiło pewne konsekwencje, niektórych przestaną zapraszać, ten będzie tu, tego nie będzie można, przestaną być pewni ludzie spuszczają, zrobi się gorzej. Wiesz co chodzi? Wtedy ja się zrobi gorzej. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że jednak... Za swoje czyny to trzeba też ponosić konsekwencje i nie wiem, może większość ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, że za to można mieć duże problemy. Tak, nie? Tak, to jest. To a jest tym bardziej jak robisz to przy tylu świadkach i... Świadkach, kamerach i kamerach i tak dalej. I wiesz, i nawet organizacji, która musiałaby takie coś, nawet jakby nie chciała, to by na przykład musiałaby zgłosić, jakby zaszły za daleko, no bo byłby taki obowiązek, wiesz, no i to robi się po prostu syf, nie? No i dlatego stąd wychodzą teraz wszystkie federacje z tym, że jednak chcą się od tego odciąć tak. To by się kiedyś zakończyło bardzo źle. Oczywiście, że tak. To bo by ktoś by do kogoś doleciał, uderzyłby go, następny by wziął coś i by go trafił tak. i mógłby dokładnie się skończyć tak. tragedią. Dokładnie tak. Dobra, tak już jesteśmy przy... No dobra, ale to już tą sprawę znamy. Jak już jesteśmy przy... To już leśmy do końca. Turski. Turski? Hiena. No to co? No to co tam z nim? No bo też ty cały czas że zapraszacie tu na sparingi. No znaczy, cały czas zapraszamy. Nie, no gdzieś przewija się w wywiadach. Czy tam też z nim jest jakiś konflikt? Czy... Nie, no Turski to jest, wiesz, no ogólnie to jest nasz jakiś tam... Nie, my nic do niego nie mamy. On ma po prostu taki swój projekt, że często jeździ po klubach i sparuje z zawodnikami. Aha. I zainspirował mnie bardzo Mateusz Gamrot, jak pokazuje na nim jakieś techniki. Jesteś nieskoordynowany. Właśnie w dobro. To na nóżkę, to do góry. Nie, gamer, nie nogę. Tak. A ja bym chciał na hienie tego bardzo... Tego podniósł tak za szyjkę. I nie pchać tutaj, tylko dopiero skręcić. I dopiero pójść tutaj na przykład. I tu można... I można, go, się nie kręcić. Można go trzymać na przykład, nie? Bardzo pokazać coś na przykład z Wotora, jakiś sucker kick. O, bo technika, oczywiście, to że by tak. To by było dobre, oczywiście, nie? Że tak. O, widziałem, że Gamer, że tak. Gamer go nie oszczędza. No właśnie, sucker kick jakby, tak? Nie byś musiał położyć. Nie, on powiem ci, fajny ma projekt. Jeździ po prostu po klubach, prowadzi wywiady, sparuje z ludźmi.
Dla mnie fajna sprawa i wiesz... I zapraszasz. No oczywiście, no. Dla całej akademii fajnie, bo mógłby posparować na przykład może z tymi młodszymi, jakbyś ze mną nie chciał. Zawsze tam są młodsi. A on coś tam, coś nie coś potrafi? Wydaje mi się, że tak. Ostatnio gdzieś tam na Twitterze padła propozycja, czy by ze mną nie zawalczył, to powiedział, że nie, no ale dlatego, bo tam jakoś między nami jest zła krew. Ja powiedziałem, że szanuję decyzję. Hmm. Nie, bo u nas też, ja go... Może ci nie chciał dawać atencji. O, to jest, bardzo popularne. Tak. Alan ci nie chce dać walki, bo atencji, ale na przykład na Instastory cię wrzucił coś tam po walce. Ale nie chce ci dać atencji. Alan, ale ja nie wiem... Też... A chuj, dobra, już lecimy. Nie, ale patrz. Nie rozumiem czegoś takiego, jak ja z nim nie zawalczę, bo mu nie chcę dawać atencji. Że jako były zawodnik, obecny youtuber, to jakby federacja mi wysłała ofertę walki z jakimś zawodzianka. Tak. Federacja wysłała jakąś ofertę walki i ja bym do nich odpisał, że fajnie, ale z nim nie zawalczę, bo nie ma za małe zasięgi. Myślę, że federacja by pomyślała, że albo coś... Na badania by się skierowali. No dokładnie. Na badania by się skierowali. A to się jednak utarło. Wydaje mi się, że dużo zawodników za bardzo do siebie podchodzi, jakby byli pępkiem świata. Tak. Bo to federacja daje walkę, tak. Federacja ci robi za nią płaci, a ty jesteś tylko zawodnikiem. I wszystko, co możesz dostać, zasięgi, wypłaty i tak dalej, masz od federacji, tak. Nie od zawodnika. Zwłaszcza w przypadku freaków te zasięgi są potężne, które dostajesz. Pieniądze też, wiesz, duże, ale w przypadku sportowych to może mniejsze te zasięgi, a tu są potężna rozpoznawalność, którą później możesz przekuwać już u siebie, wiesz, no bo jak jesteś youtuberem, to jak na przykład ty, nie, ja to nie jestem, ale jak ty jesteś youtuberem, to wiesz, jak ci ktoś daje zasięgi, to ty później też to przekuwasz na kasę, masz większe zasięgi i sobie robisz swoje rzeczy, wiesz, dlatego to jest kolejna wartość dodana i tak jak mówisz, że temu nie dam, czy temu dam. My dopiero raczkujemy w YouTubie, a wiesz, jak jest sianem, ważymy już, nie? Człowieku, pierdolę liczarkę, trzeba ważyć. 1 000 000 złotych w setkach waży 9 kilo. Już nawet nie ma sensu tego liczyć, po prostu ważymy. Bez sensu, nie? Dlatego pytałeś u mnie o tą wagę, bo pierwsze co wszedł mówi, co to za waga, ale to nie, myślałem, to za mała, za mała do pieniędzy. Myślałeś, że też już ważysz, nie? Nie, za mała. Ale to, czyli od kiedy to z EBB, tak, z tym słynnym, tak. To tak jest. No. I on ma taki... No, słuchaj, jakby on tak... A powiedz chociaż jak ma na imię. Powiedz jak ma na imię. Jakby no, to on jest nieważne, tak, ale kurde, jakby to. On tak nie balował i by się tylko zajął tymi filmami i tym swoim sklepikiem. A, czyli swój sklep, o następne info, czyli nie pracuje w sklepie, czyli ma sklep. No, pracuje, ma, prowadzi i tak dalej. No, ale słuchaj tego, jakby on się tylko i wyłącznie zajął robieniem filmów, i prowadzeniem tego swojego małego biznesu mógłby rzucić już ten biznes, nie wiem po co mu, czy on to lubi, tak? To ja nie wiem, no. Ja już bym nie potrzebował tego Porsche. No ale słuchaj, kurwa, z drugiej strony, jak lubi melanżować, ja to tak powiem ci, tak mi mówili nieraz. Teraz to tam w tych socjalnych mediach, ale ja ogólnie, jak coś tam robiłem w życiu, to mówią, Mordo. Jakbyś robił więcej, mocniej, to byś miał wszystko. Ja ale mówię, on zaczyna ja bym nie chciał. W czwartek. Ja nie chciał może. I w niedzielę i on jeszcze mówi, że szkoda, że ten weekend się skończył, nie? Ja rozumiem, niech ale sobie to już może jego pasja. No to niech realizuje swoje pasje. Jak ma na imię? Kto? EBB. Piotrek. Piotrek. No to już chociaż to wiem. Kurde, ja muszę go poznać. Ja powiem ci, muszę go poznać. Gdzieś będę w Warszawie kiedyś, tam mam nadzieję, że mnie z nim poznasz, bo widzę, że bratnia dusza. Tylko możemy wtedy od środy do wtorku lecieć. Tak. Będzie sklep EBB będzie czynny tylko w środy. Myślę, że jak się poznacie, już w ogóle nie będzie. Albo będziemy na zmianę raz na dwa tygodnie z nim sprzedawać. Otworzycie swój balet w tym znaczy, ja myślałem, że ty widzisz, że ty z Turskim miałeś jakiś tam ten, ale nie masz, bo jest jakaś historia z tłumaczeniem, z wywiadu, z wiatrakami, to tam znowu Turskiego nie ma, nie z wiatrakami, ma, tylko z wentylatorami. No to właśnie kiedyś, jak ostatnio mówiłem o tym w Trybunie Ludu, jak byliśmy, to po prostu translator. Bardzo dobry wywiad w Trybunie Ludu, musiałem dwa razy budzik nastawić, bo zasnąłem. No to naprawdę musiał być super. Nie, no ja nie lubię, tam tak, wiesz, gadacie, wiesz jak tam pytacie, pytanie, odpowiedź, nie, no, obejrzałem powiem cały, ci, ale... Ja lubię niekiedy takie niewygodne pytania. Tak, ja wiem, tam niektóre były fajne, tylko ta forma mi tak była mniej tego, ale przeżyłem cały. I tam właśnie była mowa o tym, że po prostu ze względu na translator i tłumaczenie. Ja mówiłem o czymś Ale tam innym. Był Turski? Nie. Bo coś mi się popierdoliło, tam Turskiego wrzuciłem. Nie, dobra, ty mówisz o czymś innym, a ty mówisz o walce, oni myśleli, że o wentylatorze. No dokładnie. Nie wiem, co oni później pomyśleli o mnie, nie? Fajnie. Tu przyleciał po wentylatory, wariat jakiś stary.
Kurwa, w ogóle w Azji to... A tu było w Azji, tak? Tak, zawsze były jazzy. Pamiętam jeszcze jak przyleciałem, bo to przyleciałem specjalnie na konferencję i powiedzmy, że przyleciałem w czwartek, w piątek była konferencja, poszedłem do pokoju, wiesz, no i akurat mieliśmy walkę tam, nie wiem. 3 tygodnie było do walki i ściągnęli mnie specjalnie do Birmy. Birma to taki kraj... Nie wiem gdzie, nad Tajlandią tutaj. No tak, Laosu. Tylko że Tajlandia jest pełna turystów, a Birma nie za bardzo. Wiem. I pamiętam, że robię trening, a oni do mnie dzwonią, że za ileś tam mam samolot. Nie, w ogóle mi się pomyliło. Dobrze, że poleciałem, wróciłem stamtąd, bo by były jazzy jak nic. No, jest dużo mniej cywilizowana niż Tajlandia coś, no ale też nie jest może jakiś tam trzeci. A czego cię wzięli do tej Birmy, bo co tam robiłeś? Tam była... walczyłem z gościem, który ma pomnik w centrum Birmy. A, tam miałeś walkę, tak? Z Angula Sangiem. To jest jakiś tam znany? Bardzo znany. I pobiłeś go? Nie, przegrałem z nim. Taka ciężka walka była. A to w jakiej formule? W MMA. Tak? Tak. Tam też? Tam myślałem, że tylko tajski boks i takie nie, tam. Nie. Tam oni głównie, jak ja jeszcze walczyłem, to robili walki tylko i wyłącznie MMA. Dopiero później zaczęli mieszać to z K1 i teraz z grapplingiem i tak dalej. Potężna organizacja. Ja pamiętam, jak tam przylatywałem, to więcej dostawałem diety niż za walki w Polsce. Co ty gadasz? No oczywiście. Ale ogólnie tak w tym zawodowym, póki teraz, że ty jeszcze w free fightach, nie? No można powiedzieć, że walczyłeś w free fightach, czy nie? No bo MMA VIP, no w sumie to tak, nie? No. To są dużo większe pieniądze niż w normalnym zawodowym, nie? Znaczy ja też nie narzekam na to, że... Tak? No właśnie, jakie to są jakieś... Słuchaj, tam, ja to na przykład... Znaczy pewnie też jest na którym poziomie, no kurwa, no. Najbardziej się opłaca latać gdzieś za granicę i walczyć, tak? Albo wpadać na ostatnią chwilę, albo gdzieś do takich federacji, które naprawdę są w stanie wyłożyć jakąś fajną gotówkę, bo tak to ogólnie to... Za granicą więcej niż we free fightach? No ja na przykład walczyłem kiedyś dla RCC. Koło Uralu, Jekaterynburg. Czyli Rosja. Rosja. Jekaterynburg, no. I powiem ci, że tam mi to daleko, mega, Syberia prawie. Mega dobrze zapłacili. Ale tam w ogóle jak żeśmy przylecieli, ja kiedyś walczyłem... No tam jest koniec świata chyba, nie? Ale walczyłem kiedyś w Azji... Mega dużo to znaczy ile? No już przecież to już jakieś tam dawno, możesz, kurwa, urząd skarbowy nie tego. Biorę na siebie karę. No, tak powiem ci, nie lubię mówić o tym. Ale to przedział, bo chodzi, wiesz, że chodzi mi o kontekst, że gadamy dużo, to dla ludzi, no... No nie wiem. Bańka? No nie, 1 000 000 złotych. No to bliżej 100 tysięcy, czy pół bani? No nie, nie. Nie, 300, tak, to pi razy drzwi, tak mniej więcej. Taki przedział, 100-300 powiedzmy? No powiedzmy, że starczyłoby na jakieś tam przeciętne auto, nie? Nie jest może jakiś, wiesz, mega... No to ten. Czyli powiedzmy tak, wróciłem, mogłem sobie pozwolić na to, żeby kupić sobie samochód. No jakiś tam mogłem. A co jest jeszcze lepsze? Gwarantowali mi, że za wygraną walkę dopłacają mi drugą taką samą stawkę. O. A co jest jeszcze fajniejsze, to jak polecieliśmy na galę, i kazali nam od razu zostawić torby. Ochrona była taka, że jak walczyłem w kasynie właśnie w Azji, to nie było takiej ochrony i tak nas nie pilnowali, jak właśnie walczyliśmy na tym RCC. No widzisz. Tylko, że tam może ale było... Ale co to było? To taka federacja rosyjska, czy tak. Co to? RCC, tak? Taka tak. Federacja, ale ona się... Akurat gala była w tym Jekaterynburgu, czy ona tam się mieści? Oni głównie chyba organizują galę w Jekaterynburgu. Aha. To jest duże miasto? Jekaterynburg? Dosyć spore. Ja uważam, okay. Że tam jest spory biznes, jakieś wydobycia, tak, złoża. Tak, tam mają. Są surowce. Tam na... I oni tak, pewnie tak. Odprowadzają z tego podatek. Okej, okay. Ale chodzi mi, wiesz, że bo mnie zdziwiło, ale jakby taki hajs, czyli no, co, oni mają taki rozgłos, tyle ludzi tyle biletów sprzedają, żeby tak ci dobrze płacić, czy nie, po prostu mieli wyjebane? Po prostu mają tyle pieniędzy, bo samej gali może było 100 osób. O kurde. A jakieś transmisje pay-per-view? Nie. Nie. Stać było na stać było, totalnie. Ale wiesz, tak, no oni tak mają z tych surowców. I to były największe pieniądze, jakie zarobiłeś na jedną walkę? Nie, no jeszcze w ONE-FC dobrze zapłacili. Co to jest w ONE-FC? Co? No ONE-FC, to tam gdzie walczyłem. Okay. Taka azjatycka organizacja jedna i to gdzie w Chinach? Wtedy było dokładnie w Chinach? W Chinach, w Macao. Też walczyłem. To azjatyckie Las Vegas. Tak. I ale słuchaj tego. Jak walczyłem dla Rosjan, to ja myślałem, że tam będzie, wiesz, dzicz. Mhm. A było tak, że jak żeśmy walczyli,
to cały czas słyszałem narożnik ze względu na to, że to było jak makiem zasiał. Była taka kultura, że to coś niesamowitego. Nie tak jak u nas, że niekiedy na galach sportowych wstaje ktoś i zaczyna rzeć, kurwa, frajerzy jebany, no i takie wiesz. No. Tam pełna ta... Ale pełna wiesz kultura. Co, może to jakaś mafia ruska i trzymała ich za mordy, widzieli, że się nie mogą odzywać. Mi się wydaje, że tam byli naprawdę ludzie na poziomie. Na poziomie. Wiesz, garnitury i tak dalej, także... To nie zła kasa, to nie ma co gadać. To jest większa kasa, no większa zdecydowanie niż ja w tych frikach, kurwa, zarabiam. Tylko ja jestem jeszcze malutki. Wiadomo, że we frikach niektórzy zarabiają więcej, ale takie powiedzmy, że ustalmy to na dwie paki. Ja nie chcę, żebyś mówił dokładnie, ale powiedzmy, że koło dwóch pak. To są fajne pieniądze jak za jedną walkę, zwłaszcza ci, bo to wtedy nie płacisz kości, co? Nie, takim autami nie jeżdżę. Paki, nie. No dobra, półtorej. No ale chodzi mi o to, że też tam nie miałeś kosztów. Oni ci przelot i wszystko i tak no, dalej, oczywiście. Więc to dostawałeś. Zawsze masz zagwarantowany przelot. W niektórych federacjach masz diety i wiesz, dla ciebie, dla menadżera, dla trenera. Okej. Okay. Bo w zawodowym sporcie tu w Polsce nie zarobisz takich pieniędzy. Znaczy oprócz KSW, ale jakichś tam wysokich walk, ale tak na poziomie średnim. Ale KSW też nie płaci jakoś. Nie płaci, ale są też miliony. Jak walczy Kudzianowski z Mamedem, no to płacą miliony. Ale znowu właśnie na normalnym poziomie płacą gorzej od frików, nie? A to już od stawki, o których ty mówisz, to już są takie druga, trzecia walka od dołu frikowa. Wiesz, tam, no dołu, myślę, nie, że 150 koła, to już jest dobra kasa. Ja zarabiam to jest dobra kasa. Więcej niż druga, trzecia walka od tego. Ale to za granicą, bo nie tu. No tutaj też nie wcale nie miałem jakichś wypłat. Tak? Ale ty gdzie byłeś? Na MMA VIP, no to jest friki. No tak. No idzie jeszcze. Walczyłem na IFM show. Co to jest? No kiedyś była taka federacja. Okej. Okay. Kręciliśmy na YouTube'a takie challenge. A YouTuberem jesteś, zapomniałem. Musiałem leżeć z karaluchami. Coście się kłócili z młodym, że on będzie leżał za 5000. No, leżałby. Młody by leżał. A czy jakbyś mu dobrze trafił, to by leżał wtedy z karaluchami. Z karaluchami by się zaraz obudził i by wyskoczył z tym trenem. Młody wicemistrz Polski, tak? Tak. Gratka. Nie no, on bardzo dobrze ogarnia, jeśli chodzi o MMA. Wy się w ogóle uzupełniacie. Ja nie wiem jak to walki, ja to w ogóle jestem. Ja jestem też youtuberem, a nie walczę. Ale wy we dwóch tak się uzupełniacie, że szkoda, że go tu dzisiaj nie ma, bo on cię fajnie też podkręca. Kiedyś przyjedziecie razem. Ale wy we dwóch to jest po prostu... Bo ty jesteś taki spokojniejszy, ale ty masz taki fajny, ja lubię ten typ humoru. Taki wyjebany i powiesz to, co myślisz i dopierdolisz. A on, ale ty mówisz tak rzadko, jak coś trzeba poczekać i pierdolisz coś fajnego, ale tak jakby, wiesz o co chodzi, cedzisz słowa. A młody znowu siedzi koło ciebie i cię podkręca i się chichra i to, i ty wtedy łup. To wy się ja tak mówię, ale ten konkretnie. Trzeci? Kto był ten trzeci jeszcze w Loży Szyderców? Bo był jeszcze jeden chłopak. On no był prowadzącym on, też? Tak, on z nami działa. To jest EBM? Nie. On nie jest melanżowiec. Tamten to jakbyś zobaczył od razu, to widać z mordy, że ale... to stary melanżowiec. Ale ten, który z wami prowadził, też jest właśnie w tym teamie EBM, też z wami tam działa? Tak. Wracając jeszcze do EBB, chyba pierwszy filmik, który ja natrafiłem w ogóle... Znaczy, wiesz kiedy myśmy się poznali? Kiedy? Kurwa, zabrzmiało. Ja mam żonę. Zaczepiłem cię na internecie? Nie, ale nie pamiętasz, kurwa. Ja cię wtedy pierwszy raz widziałem, co jest wstydem, bo funkcjonuję w tym światku. Naprawdę nie wiedziałem, kim jesteś i to jest mega wstyd. Pamiętasz na Wotorę, że prowadziliśmy studio przed? A, no to pamiętam. No. I mówią nawet, tu będzie z tobą Michał Pasternak. Ja mówię, kurwa, Rafał Pasternak? Z Fejmu? Serio, mówię. A ty w ogóle masz takie nazwisko, że powinieneś mieć, kurwa, kontrakt z Fejmem. Znaczy... Czy oni o rodzinę nie dbają? Znaczy, słuchaj, no wujek do mnie dzwoni, ale to nie jest takie proste wujek, no, nie? To nie jest tak. Że wujek zadzwoni, a ja już jestem. Ale w ogóle jestem. Sobie podobni jesteście. Ty, ja jestem tak przystojniejszy. Zdecydowanie. Tak. Wprawdzie jesteś najbrzydszym zawodnikiem w MMA, ale i tak jesteś przystojniejszy od Rafała. A jak powiedz mi teraz, ty walczysz dla Fejmu? Nie, dla High League'a. Dla High League'a. Ale byś miał przejebane, szczerze, Rafcio. Ja to mówię kurwa jednej i o drugiej. Ja mam wszędzie przejebane, tak szczerze mówiąc. Rafcio by cię zbił. Ale serio, wy jesteście trochę podobni. Znaczy oprócz fryzury i w ogóle i nazwisko to same. Ale nie ma pokrewieństwa. Jest, on jest moim wujkiem. Tak. No oczywiście. Nie no, pierdolisz teraz. No nie pierdolę, tylko mówię cały gdzie? Czas. Gdzie? Poznań, Busko, kurwa, gdzie co? Ale co to ma do rzeczy? No ja mam taki rodzinę... Taki rozrzut miał? Słuchaj, ja mam rodzinę wszędzie praktycznie. Sosnowiec, Warszawa. Ej, bo teraz już nie uwierzę z tym EBB wszystko. Ten Pasternak jest twoim tym? Moim wujkiem. Jak będziesz widział Rafcia, to się go zapytaj, czy jest moim wujasem. Nawet ostatnio, jak żeśmy rozmawiali, to mówi, siema wujek, nie? Mówi, siema Michał. No ale ty tak możesz, kurwa, ty to masz dobra, mnie znowu zawkręcasz, tak w tej Loży Szyderców, kurwa, na mnie liczyliście, ja kurwa. Wkręca, ja wychodzę na głupka wtedy, kurwa, bo jestem taki łatwowierny, kurwa. Dobrze, zróbmy to inaczej.
Będziesz rozmawiał z Rafałem? No, pewnie tak. Zapytaj Rafała, czy jest moim wujasem. Ale on może dla Beki też powiedzieć tak, bo to zobaczy, kurwa. Nie będzie cię pakował w kłopoty. No to dobra. Jeszcze to nie. Dobra, ja... jeszcze nie. Jest. Jesteście w jakimś stopniu spokrewnieni, tak? Jest moim wujkiem. Kurwa, nie wierzę w to, ale chuj. A wiesz tylko, bo też w wywiadzie było, że ty jesteś Plastuś, a tam jest Paweł Pawlak, który ma tą ksywę. Nie, nie jestem Plastuś. O tak powiedział w trybunie, że może było pytania. Ty mówisz, że Plastuś jest zarezerwany dla Pawła Pawlaka. A wiesz tylko, ty moim zdaniem jesteś podobny? No. Nie do Pawła Pawlaka. Do Waldemara Pawlaka. Ale słuchaj. Ale nie? Poczekaj. Waldek Pawlak były premier. Ale nie pierdol, że. Ale ja będę przyszłym premierem, no może z tego. A ja wiem, ale podobny... Ja ale nie jestem podobny do Pawlaka, tylko kwestia... Do Pawlaka jesteś Waldemara. Dobra, kurwa. Do... I trochę do Killera. Do Killera. Ja znaczy... jestem... Ogólnie jestem Killer. Miałem taką ksywę, jak staliśmy w Pawlaka. Chodziło w tym, że Paweł Pawlak ma taką ksywę, Plastuś. Tak, ja wiem. I że to już zarezerwowane, okej, okay, ale jak on mi powiedział Pawlak, to ja sobie myślę, kurwa, on nie jest podobny do żadnego Plastusia, ani, do, ani Paweł Pawlak, tylko Waldemar Pawlak i nie naprawdę jest, jesteś podobny jestem, do Waldka. Nie jestem spokrewniony z Waldemarem, z Waldemarem, a to gorzej, nie, bo jeszcze większe układy niż z Rafałem Pasternakiem. Znaczy ja nigdy nie chcę mieć układów, nie? Jak mam na coś zapracować, to sam. Bo w układach to wiesz, jak to jest. Nie, no to później jeszcze tylko jest gorzej. To, ale ty teraz już masz chyba dogadane we frikach, nie? Już wiesz, tego nie chcesz powiedzieć. Mam już. A do czego będzie? Miałbym nie mówić? No to dobra, o! Możemy? Jezu, znaczy, dawaj, kurwa znaczy, werble. Znaczy mam, już dogadamy kontrakty. Nie kontrakt, tylko kontrakty. Czyli nie tylko z jedną federacją, czyli nie. I z Heiligiem i z Fejmem. No nie będę mówił z jakimi, ale... O, no myślałem, że powiem, to że już nie, powiesz. Nie, no czekam na to, żeby federacja to ogłosiła, ze względu na to... Rozumiem, czyli jest podpisane, nie jest jeszcze ogłoszone. Nawet jeszcze nie jest podpisane, no, ale jest ale już mam kontrakty wysłane. Kto, ja nie jestem też gościem, że ktoś mi wyśle kontrakt, a ja od razu tak jakbym wygrał szóstka w totka i ten, to musi sprawdzić najpierw mój menadżer, prawnik i tak dalej, nie? No ja właśnie nie mam ani menadżera, ani prawnika, jest jeszcze ale jestem biedny, ale, ale wszystko przede mną. Jak nie masz jeszcze menadżera, to nie musisz mu oddawać no ciężko wiem, właśnie dlatego go nie mam. Pieniędzy. Właśnie dlatego go nie mam, ani prawnika nie mam, tylko ja nie wiesz wiem... jak ja znowu myślę, że... No. Serio, ja to zawsze mówię, też powiedziałem teraz Heiligowi, w Fejmie też chyba mówiłem, no, że ja mam tak, że generalnie jak ja bym musiał sprawdzać umowę, którą ty mi dajesz, jak we dwóch gadamy, to ja chyba nie chcę z tobą robić. Jak ja z tobą gadam, a z Rafałem Pasternakiem też mi się bardzo dobrze gadało. Ja już nie mówię teraz o Fejmie, tylko o nim osobiście, mi się ale z nim dobrze gadało, czy jak z Heiligiem. Jak ktoś mi w oczy patrzy, parę godzin gadamy, jak on by mnie chciał tak zrobić w chuja małym zapiskiem, że ja muszę brać prawników i sprawdzać to, to ja chyba nie chcę w ogóle podpisywać. Ja tak jakoś, kurwa, nie wiem, temu ufam. Na razie na tym wychodzę nie najgorzej, ale wiesz, o co mi chodzi, że kurwa, generalnie ty, ja no... Ja wiem, o co ci chodzi, jest tam ale... gówno, nie ma gówna, to podpisuję. Biznes to jest biznes, oczywiście. A w biznesie nie ma skrupułów. No tak. No ale myślę, że akurat tym ludziom tak osobiście ze mną dogadywać by było głupio. Ja uważam, że Rafał jest jakiś tam ale potrafisz negocjować i... swoją stawkę? Wiesz, ile słaby jesteś warty na rynku? Słaby w tym jestem chyba. No nie, no mniejszą, mam, mniejszą mam niż samochód. Dobra. A ile ci zapłacili za ostatnią walkę? Nie, no nie mogę, wiesz, co powiedzieć ci czyli dokładnie. Ode mnie chciałeś wyciągnąć ile? To było dawno. A on mi może powiedzieć. Ale mogę ci powiedzieć mniej więcej. Bodzianka, nalej mu wody, albo wódki, żeby mu się język rozwiązał. Powiem ci, powiem mniej ci. Mniej więcej. Powiem ci, tak jak ty mówiłeś z tym autem, no to połowę tego auta. Nie, no nie całe 100 koła, o tak powiem. Nie całe 100 koła. Bo nie chcę mówić, wiesz, to i tak jest dużo informacji, ja nie chcę powiedzieć dokładnie, bo to by było wyjebanie umowy, ktoś by mógł tak prawnie. Ja nie mam problemu z tym mówić. No to dobrze. Pod 100 koła, tak wiesz, no tak. No, no to dużo ci dali. Bo jestem zajebistym youtuberem. Nie, no ja wiem, czy dużo. Myślisz, że dużo? Myślę, że... Dzisiaj gadałem bodajże z Gimperem i coś tam gadamy o kontuzjach. Ja mówię, kurwa, te freak fighty tak nie dla nas, bo on też miał... A on mówi, no ale chociaż dobrze płacą, ja do Tomka, pozdrawiam cię Tomek, a ja do Gimpera, no komu płacą, temu płacą, a Gimper, no ale chociaż przecież, kurwa, chociaż stówkę to ci dali, tak? Mówię, Gimper, Tomku, to kto nie. To jest? No Gimper taki jest. Trzyma ty jesteś youtuberem, on jest bardzo dużym youtuberem. On jest bardzo dużym youtuberem. No teraz walczył z tym czarem, zabstrahuję. No, no dobra, ty Gimper, niedługo się zawijasz z tym swoim YouTube'em do domu, nie? Wariacie stary, zostaje jeden kanał. Jeden kanał na jeden YouTube. Kanał, jeden kanał. Ewentualnie może u was Gimper... coś opublikować. Jak zrobi dobry film, to może u was coś na kanale publikować i pół na pół. Możemy hajs go wziąć jako swoją kolonię, nie? Tak. Będzie oddawał tam jakieś środki. No jak nie.
A i Gimper mówisz? Gimper, on, taki ten? No ale nie, są dużo większą ma stawką, dwa kawałki wieczoru, bo podejrzewam, że Gimpera stawki są około 500 000, ale tak mi trochę dokuczył, jak powiedział, no Tomek, no dużo, mało, mniej ode mnie, ale 100 to przecież dostałeś, no nie. No ale dobra, ja generalnie ani nie płaczę nic, dla mnie to jest taka do przełknięcia, powiem ci tak, na granicy trochę mniej bym nie wziął. To słuchaj, do przełknięcia. Każdy, jakiś większość zawodników, jakby do 100 tysięcy dla nich dostać za walkę, to jest coś wyjątkowego. No właśnie, zwłaszcza w zawodowym sporcie to takich stawek raczej nie ma, nie? Musisz leczyć? Nie. Nie, patrzę tylko. Bardzo dobrze, mi się dobrze gada, ja mam nadzieję, że jeszcze pogadamy. No ale w sporcie zawodowym, takim poza frykami, to stówkę tak nie wyrwie. 10 tysięcy. No. 10-15 tysięcy, dlatego sport u nas w kraju... Słuchaj, ja uważam, że Polacy mają mega charakter do walki i jedyne, czego u nas brakuje, to środków. Żeby ktoś inwestował w tych młodych chłopaków i żeby się to rozwijało, wiesz? Bo jeśli u nas się pojawią pieniądze, to naprawdę Polska będzie czołówką, jeśli chodzi o MMA. Sporty oczywiście. Sporty, jeśli tylko. Zresztą ja uważam, że w każdym sporcie, gdzie są pieniądze, to są wyniki. No może poza piłką nożną, ale nie chcę o tym mówić. Bo... No ale właśnie, no właśnie, bo oni uważają, że nie są aż takie pieniądze. Znaczy ja teraz miałem ostatnio, siedział tu Michał Żyro i on fajnie powiedział z tym, bo ja też, czego oni tyle zarabiają, nie grają w ligach i tak to fajnie wytłumaczył. Ci powiedzą ci, tak na zdrowy rozum to nawet w miarę wytłumaczył. No, bo jest duże zainteresowanie. Nie, wiesz co, bo ja mu zadałem pytanie, czego oni grają w ligach, no w Barcelonie czy Serie A grał dobrze, a tu nie. On mi wytłumaczył, bo kurwa, tam jest to inne podanie, tam się tu inaczej biega i to trzeba zgrać. A tego nie zgra w moment, bo tam kompletnie inny, fajnie to wytłumaczył, naprawdę logicznie. Ja mówię, ty, to czego to w innych ligach działa? On mówi, dlatego, że reprezentacja niemiecka w 99% gra w niemieckiej lidze, w której się gra tak samo. Jak oni przyjeżdżają, to mniej więcej tu. Angielska to jest sprint, ta jest ta i ci Polacy zjeżdżają, tylko wysokie podania, ten gra tylko po ziemi. I oni stoją, kurwa, się na siebie przyglądają. I wiesz, a inne reprezentacje raczej mają tak, że tam kilku gra poza granicami kraju, mają silne ligi. A w Polsce ta liga, wiesz, jest jaka? W Polsce młody piłkarz to aby tylko czeka, aby dzidę dać na zachód, no bo kasa, nie? No i nie ma im się kurwa co dziwić. No nie ma im się co kurwa dziwić. Powiedz mi, bo ty jesteś ze stajni i ze szkoły Wilanów. Trener chyba Opiński. No nie. Ze stajni z Michałowa to może być Arab. Tak. Arab też dobry zawodnik, tak. Ale generalnie, wiesz co, chodzi o to, że ja nie poznałem na żywo, czy chyba gdzieś tam się witałem z trenera Opińskiego. Kiedyś mi tam pisał przed walką ze Starym, żebym go ubił strasznie i ze trzyma kciuki. W ogóle nawet mi napisał kiedyś na live trener, żebym przyjechał sobie za darmożkę, że na jakiś tam te przed Starym Murańskim on chce, żebym mu dojebał, że jak chce, to zawsze tam jestem mile widziany. Powiedz mi, on jest taki jest na co dzień, taki wariat, jak jest w wywiadach i taki jest ekspresyjny i tak dalej? U nas na treningach jest często tak, że jak trener czaśnie kawę przed treningiem, to ja nie mogę wytrzymać ze śmiechu. Garat, profesjonalna broń, safe.pl, jesteśmy bezpieczni, zapomniałem kodu i dzisiaj nie otworzymy. Tak? No człowieku, trener to jaki jest na wywiadach, taki jest normalnie w życiu codziennym. Właśnie do wiary. No. On, wiesz, te zmiany czapki, ci sponsorzy, wiesz, niektórzy ludzie nie bawią, mnie to bawi, bo on jest, wiesz, też jakby starsza, ma do siebie dystans, pewne rzeczy, na przykład dla mnie przesadził na tym prime, trochę przesadził z tą kulturystką, co tam jej powiedział, że ona facetem. Ale wyraził swoje zdanie. Okej, okay, ale moim zdaniem trochę poszedł za daleko, ale ogólnie ja lubię jego jakby postać, wiesz o co chodzi, jego to co, jak on tam zadzwoni na ten raz rundki, jak on tam pociśnie z kimś, jak on tego, mi to... Dla mnie on się fajnie w tym odnajduje. To jest taki freak trener. Nie odejmując, że jest dobrym trenerem, ale jest trenerem freaków, więc sam się udziela tak medialnie, wiesz. Fajnie to robi, całą tą otoczkę, która też jest potrzebna, tak? I mi to jakoś tam strasznie nie przeszkadza, ale właśnie wiem, że z dużo osobami jest i pokłócony. No ostatnio też się Szyszce pocisnął i tak dalej, co on tak ze wszystkimi tam... Ale ja więcej wiem niż Szyszka i jeszcze 5 trenerów siedząc. Ja jestem po nowotworze i po 8 chemiach miałem przeszcze w szpiku. Ja ledwo przeżyłem. Ja nie dlatego siedzę, że jestem leniwy, tylko dlatego, że po prostu ja ledwo żyję. Jak ja bym przygotowywał Paczyskiego do walki z tym Romanowskim, no to chyba nie wyglądałaby taka smutna walka, że Paczyski ma dłuższe 3 razy ręce i idzie do pół dystansu. Jak go przygotował Szyszka, to znaczy, że albo Paczuski nie słuchał, albo Szyszka jest chłopnym trenerem. No. Znaczy, tak lubicie być z każdym na pazury? Znaczy nie, trener jest ogólnie gościem, że jak idziemy na noże, to idziemy na noże, nie? No niego nie ma. Druga sprawa jest taka, że
Przed każdą walką, na przykład jak ja mam z kimś walczyć, to jeśli ktoś myśli, że będziemy tam, wiesz, machać sobie i tak dalej, no to trener taki nie jest. Trener, jak mamy walkę, to tworzy jakiś tam jakąś tam historię, nie? Żeby to było zainteresowanie i tak dalej. Bardzo dobrze. I stąd się też bierze jego medialność i wydaje mi się, że też medialność zawodników z akademii na tą moment. No ale właśnie wiesz, dobrze robi, że czasami z takich bezpłciowych walki, które są ogłoszone, ona przed samą walką to już nie jest bezpłciowa, tylko już są emocje, bo on podczas tego wszystkiego nakręci. No słuchaj, chyba Szymon walczył z Janikowskim, to trener tam zaczął. Szymon walczył z kim? Z Pudzianowskim. Był jazz. No wszędzie tam, gdzie ktoś z nas walczy, to trener od razu gdzieś tam podszczypuje i próbuje stworzyć też presję. No. My nie walczymy sami, walczymy jako team. No, no a to, trener, to właśnie trener przed walką zawsze robi presję po to, żeby ktoś się spalał. Nie? Jeśli no tak. Ktoś tego nie rozumie i przy okazji nie rozumie, że z tego jest jakaś tam medialność i coś więcej niż tylko sama walka, bo teraz we freakach już nie chodzi o walki. Tak. Chodzi o to, co się dzieje przed galą. Przed, w trakcie, tak. Znaczy no przed właśnie, cała ta otoczka. Dla mnie freaky mogłyby nie trenować. Wchodzić w... Ja bym wolał, ale serio, ja bym wolał. To było jeszcze bardziej atrakcyjne. Jak oni po tego, te trzy rundy zachowawczo, żeby się byli jak na ulicy, tak kiedyś, tak to miało być. Wchodzi dwóch skłóconych youtuberów, się pierze. A nie dwóch nagle, co się zrobili zawodnikami, wiesz, miesiące trenują, no to tak nie miało być. Ja bym wolał. Dla zawodników ja bym jest lepiej, no bo dużo zawodników gdzieś tam trenuje tych freaków i mają z nich kaputę. Trenerzy i tak dalej. Ale wiesz, że to też jest takie trochę w moim odczuciu zakłamane, bo dużo osób mi gdzieś tam zarzucało, że ja tak do tych freaków nie podchodzę zbyt, nie wiem, bo może ludzie myślą, że ja jak mam rozmawiać z jakimiś ludźmi, którzy są znani, to mam podchodzić do nich jak do kogoś wyjątkowego. Ja wszystkich traktuję tak samo. I jeśli nie wiem, z czego ten typ jest znany, czy czym się zajmuje, to po prostu go o to pytam. Tak, dla tak. Niektórych może być to wow, że Pasternak się pyta gościa, który jest znany dla praktycznie wszystkich, a ja się Gimper. Go pytam. No pytam się o jakiegoś Gimpera, który już niedługo zawija swój kanał. Znaczy w sumie nie ma już co się o kogo pytać, bo on już nie będzie miał zaraz kanału, to w sumie się po co interesować. Znaczy będzie może pracował dla nas. No właśnie, to jest taki wasal od noga, wyślemy od noga mu, EBB. Wyślemy mu tego z... Głowę konia. Z Koza Nostry. Koza... O! Faktycznie, głowę kozy. No właśnie. Bo normalnie głowę konia, to głowę kozy mu wyślecie. Tak, no tak, tak, od Szeliego. No. I wiesz, i to jest taka kwestia, no. Ale to jest fajne, bo to jest naturalne, wiesz, oni wszyscy... Ja ci powiem, że mi się tak klapy... No. Ja ci powiem, jak jest z wami, tak z punktu widzenia kogoś, kto... Z kim przeprowadzacie wywiad? Ja wiem, idąc do was, czy jak widzę was na tych krzesełkach, to ja ci powiem tak. Wiem, że z kimi innymi light. Może z Wrzoskiem. Wrzosek też potrafi trochę ukąsić. Znaczy my się też dobrze znamy, więc on nam mi dopierdoli. Ja bardzo lubię jego. Ale wiesz, z nim to też ja się z nim dobrze znam, ale on umie ukąsić. On wiem, że mnie na czymś przyłapie, coś tam mi dokuczy. Ale wiesz, cała reszta wywiadów to jest tak, wiesz, to właśnie też jak walka, jak co tam pogadam. I tak do was idę. To mi w momencie, jak do was idę i jak u was jestem, nie do końca się czuję komfortowo i przyjemnie, bo wiem, że te pytania będą inne, że wy mi coś dojebiecie, że macie ze mnie bekę, żeście się kurwa na mnie namówili wcześniej i coś typu, wszyscy na ciebie stawiali, a nikt na mnie nie stawiał, wiesz. Ale to jest spontaniczne. Tak, okej, okay, ale ja wiedzę i to, ale ja mi się to lepiej ogląda niż te wszystkie, które udzieliłem wcześniej. Rozumiesz? Że to jest jakby mniej komfortowe dla tego waszego, który was odwiedzał. No bo wiesz, no bo ci wszyscy o to samo. A wy mu dobra, ale to nałóż, zdejmij koszulkę, pociśnijcie też z tej osoby bekę. Albo powiesz, że nie wiesz, kim on jest, albo co ty tu robisz. Ale to jest bardzo niestandardowe i dlatego to się ogląda. Bo wszyscy, Julia Przedziek, tam masz fan sportu, nie fan sportu, trzeci fan sportu, czwarty fan sportu, kurwa, Illegal TV, takie TV, te same. Albo szybkie pytania, albo Maryfa Kill, albo jak przygotowanie, albo jak walka. No ale do was siadasz na tym krzesełku, mówisz, no coś mi dopierdolą, już się coś się do mnie dojebią, no i, ale to jest fajne. Bo my, tak jak wspominałem wcześniej, my robimy coś innego. Nawet powiem ci, że rozmawialiśmy kiedyś z osobą, która... Wszyscy mówili, że z tą osobą będzie nam się bardzo ciężko rozmawiać, że to nie będzie dobry wywiad i że ta osoba nie będzie się czuć u nas komfortowo. Chodzi o Maję Staśko. Nie, no bardzo ładne, obydwoje jesteście super. Fajnie, od razu po trzech słowach super, to mi się podoba. Nie no z wyglądu, jeszcze nie wiem jak z charakteru, nie? Czyli w twoim typie można powiedzieć. Serio?
A właśnie miałem pytać o to, ej, fajnie, fajnie, dobrze się zapowiada. Jesteście ojcem i synem, o tym samym chcecie gadać. Dobra, dajemy. A powiem ci, że w pewnym momencie nam osobiście dobrze się z nią rozmawiało, a co najważniejsze, ona jako gość powiedziała, że fajnie mi się z wami rozmawia i zdradziła nam kilka takich rzeczy, o których nikt nie miał pojęcia i nikt ją nie pytał, że ona pochodzi z blokowisk i takie różne rzeczy, nie? Takie tematy, o których wcześniej nie mówiła, po prostu. Okej. Okay. Ale wyście z nią przeprowadzali gdzieś tam po gali, gdzieś tam na ściance, czy do niej pojechaliście? Czy nie, nie pojechaliśmy do niej, bo mieliśmy do niej jechać na imprezę, ale Maja do tej pory nie wysłałaś adresu. Wpadamy na domówkę. Maja, ja mam malutkie. No, my mamy dużą chatę. Tak? My też jesteśmy malutkie. Maja, zapraszamy. A my jesteśmy chętni. Tylko nie bierzcie EBB, bo kurwa wyczyści tam wszystko. Nie, z nim to chłopie, to za duże bydło by było. Kurwa, go ja już tak lubię. Poznasz go mnie z nim? Nie, no. Poznasz? Za duże bydło. Tylko będę w Warszawie? Nie, on taki jest, wiesz. On ostatnio przypadek. Ale tylko na menaż, ja go nigdy nie dodam z tym zdjęcia. On ostatnio, ja chcę z nim pójść to był pełnym przypadek, piecem. Że go trafiłem. I mi się wydaje, że on do tej pory nie jest zadowolony z tego powodu, nie? Ale i pomijając to wszystko, i ze Staśką nam się super rozmawiało, ona się super poczuła, zdradziła nam kilka rzeczy, o które nikt nigdy ją nie pytał i takie, wiesz, no newsy w jakimś tam sensie, nie? Okej. Okay. No jak ty dzisiaj zdradziłeś, kim jest EBB? Tak samo druga sprawa, rozmawialiśmy z Marcinem Najmanem, nie? Mhm. I odbiór naszej... Marcin jest zajebistym rozmówcą. No widzisz, ale jest bardzo hejtowany. Tak. A podczas rozmowy z nami, jak Ebe to poskładał, tak. Akurat kurwa nie melanżował i to poskładał, wodzianka sobie w ten, tyk, tyk, i akurat nie melanżował i to poskładał, to wszyscy mówią, że z Marcinem najlepsza rozmowa, elegancko, i docenili jego kunszt, tak, że on się potrafi odnaleźć, potrafi porobić jaja. Tak, on ma duży teraz dystans do siebie. No ja uważam, że on trochę to zmienił, bo wcześniej to tak się... do tych swoich wrogów trochę bardziej napinał, a teraz to tak uciśnie bekę i jemu to tak wychodzi. Dzięki. I jemu to tak wychodzi, wiesz, on sobie tego koguta tu pierdoli, on całą historię zbuduje i leci, jeszcze głębiej. Tego z tym Chip and Dale'sem, wiesz, no fajnie Fed robi, fajnie jak robi. Zbudował akcję z kogutem na momencie, nie? Tak, ale wiesz, i całą odkręcił kota ogonem tak, że teraz, sorry Boxdel. Nie, no, ale ja uważam, że Najman już prowadzi 2-0 przynajmniej. Tak. On wygrał strasznie na tej dramie, tak? Przejął kontrolę nad tą całą akcją. Ty, ja właśnie oglądałem jeden z pierwszych filmów tam u was, to ten z tymi hejterami. To jest jeden film, czy jest ich więcej, jak pierwszy z tego hejterem hejtera? Jest jeden. Spotkanie z hejterem. Jakim hejterem? Bo hejter do szefa przyjechał. Weź coś powiedz więcej o tej akcji. Czy to naprawdę gość, który hejtował, czy bo no może ja powiem, że jest filmik, gdzie przyjeżdża hejter do Michała, no i Michał go, ale całe trzy minuty wytrzymał. No całe 3 minuty, a miał wytrzymać całe 3 rundy. No tak, ale i tak mu gratulowałeś, ale go pierzesz, ale tak fajnie, już później się, ale tam mu leci krew, to wytrzymał, no ale opowie coś o tym, bo to jest super. Ale zresztą to tych hejterów chętnie mi ich wyjaśnił, ale... Ja powiem, ze względu na to, że... no może duży hejt na nas nie spadł, ale jednak on się przeplatał. Mhm. I w niektórych momentach uważam, że... było to przegięcie pały, nazywanie kogoś, że jest dziwką i używanie takich wulgarnych stwierdzeń w stosunku do drugiej osoby, to uważałem, że to jest przegięcie. No i kiedyś właśnie, chyba po melanżu, wpadł nasz boss na pomysł, że to może zaprosimy jednego takiego agresora, żebyś pastał mógł z nim porozmawiać. Ja mówię, nie ma problemu. I zgłosiło się... Ale jak on zaczął, no właśnie to mnie interesuje, sam proces kurwa wyłaniania, który ale tutaj nie, napisanie no to, do nich, co to, kto w komentarzu ciężko odpisał. Ciężko jest włapać hejterów, ale rzucasz na storkę, siema, hejterze, zgłaszajcie. Chcecie mnie wyjaśnić, macie możliwość. Okej. I masz już wtedy, wiesz, wyświetlenie wszystkich, którzy chcą, nie? Ale no i słuchaj, no i wiesz, ci, którzy tam cisnęli najgorzej, mieli być największymi bohaterami, jak to często jest w życiu. Najwięksi bohaterowie i tak dalej poustawiali się, to przyszło co do czego, no to jednak się powycofywali. A do tego gościa miałem wielki... Ja to nie wierzyłem do końca, że on przyjedzie.
Wiesz, ja to nie robiłem tak, że jutro nie będę trenował, bo mam jakiś sparing, żebym dobrze wypadł tym sparingu. No i wiesz, no przyjechałem, patrzę, stoi gość, nie? No i ale tak zauważyłem, że jak już takie vis-a-vis, no on mnie, na mnie spojrzał, mówił, o, myślałem, że ty będziesz mniejszy. Denerwujesz się? No. No nie stresuj się. Sam szacunek, czy przyjechał, nie? No kurwa, duży. Ja jestem mega zdziwiony. Ja mówię, no jednak nie jestem. I jeśli mam być szczery, ja na początku nawet nie wiedziałem, co on pisał, w jaki sposób się wyrażał na mój temat. Mhm. Dopiero jak żeśmy to zaczęli nagrywać, jak już byliśmy na sali, to gdzieś tam Piotrek go zaczął o to pytać, no i z tego co wyszło, to no, za bardzo jakoś mnie nie cisnął, że jestem łysym półgłówkiem, miał do tego prawo. Ja nie jestem najinteligentniejszą osobą na świecie, jeśli on był inteligentniejszy ode mnie, w porządku. Ale napisał, że jestem dla niego na strzała. No to miał możliwość tego, żeby to sprawdzić. No i druga sprawa jest taka, że słabe by było, jak ja bym wyszedł z typem, mając świadomość tego, że jestem od niego kilkanaście poziomów wyżej i zrobię mu krzywdę. Dlatego ja mu po prostu chciałem pokazać, że gdzie jest mój poziom, gdzie jest jego i że jego wypowiedzi nie były trafne w stosunku do mojej osoby. No i wiesz, fajnym podsumowaniem tego odcinka było to, że on jednak się wypowiedział, że jak coś napiszemy, to żeby troszeczkę nad tym pomyśleć, nie? Jest coś, co chciałbyś widzom przekazać? Tak, jeśli coś piszecie, to bierzcie na klatę w życiu realnym. Jeśli macie jakiś problem Michała, stańcie przed nim, powiedzcie mu to w twarz, pogadajcie z nim i sprawdźcie się. Fajnie, szacunek, że przyjechałeś, dzięki. Myślałem, że to trochę trafi bardziej do ludzi, ale odbiór był tego taki, że nagle zaczęło się zgłaszać wiele innych osób, którzy po prostu chcieli przyjechać po to, żeby ich nagrać. Nie do końca oni są hejterami, ale bardzo chętnie by chcieli ze mną posparować, potrenować dalej. No wiesz, to ludzie się będą zgłaszać. A nie takie zamierzenie, nie? O to się pokaże, przyjadę, się pokaże. Takie było No wiem. Nawet doszło do jakichś tam takich dziwnych sytuacji, że ktoś gdzieś tam zaczął pisać do osoby, która nawet nie była powiązana z tym tematem. Chodzianka? No, może być. Ale co, będziecie to robić dalej? Mi się to bardzo podobało. I w ogóle, tak powiedziałeś, że o ile, wiesz, też z racji tej, że jestem dużo mniejszym od ciebie, jednak youtuberem, mam z tym hejtem do czynienia, to wiesz, jak ja mam stosunek do tych hejterów, bym ich wszystkich podusił za to właśnie, co piszą, bo jak ktoś mi pisze chujowy film i ktoś to zrobi, rewelacja, no ale jak ktoś pisze, wiesz, zdjęcie, kurwa, twoja matka, kurwa, są tacy, to wiadomo, że jak on ten filmik, no to od razu pałem jakby do niego niechęcią, no bo to jest hejter, czyli taki sam jak mnie hejtuje ty, to na końcu tego odcinku do tego gościa tak już miałem, wiesz, inne nastawienie, no przeżył, przetrwał i w ogóle, wiesz, tam już, on już się tarzał, ale wstawał tam jeszcze tyle. I wiesz, najlepsze co było to, że on dostał już tak, wiesz, nie miał siły i ja mu mówię, że dawaj, jeszcze czekają cię dwie rundy. I on wstał i powiedział, że jak chcesz, to mnie napierdalaj, ale ja już nie dam rady dalej walczyć. No to ja mu odpowiedziałem, że to jest twój czas, nie mój. Ja nie chciałem tu nic udowodnić, bo ja to przyjechałem specjalnie dla ciebie, nie? A to było tam w akademii? Tam u was? W podziemiach. Podziemiach, w lochach, sekta, tak mówię. Tam gdzie mieści się sekta. To jest sekta. A jak powiem ci, z tym MMA VIP-em, który był, ale już nie ma, jak ty w ogóle to wspominasz? Bo są tak skrajne opinie, niektórzy sobie chwalą, że tam było ok, niektórzy wiesz, że to była szopka i jeden wielki chaos. Ty tam raz walczyłeś, w ogóle mistrzem jesteś, nie? Nie, no ja walczyłem dwie walki albo trzy, już nie pamiętam. Mhm. Ja wspominam bardzo dobrze. Po pierwsze, samo podejście MMA VIP jako freakowej organizacji w stosunku do zawodnika zawodowego, to uważam, że dużo federacji zawodowych mogłoby się od niej uczyć. Tak? Bo był duży szacunek w stosunku do mojej osoby. Okay. Na panel oni zawsze przychodzili i się pytali, czy chcę być z tą osobą na panelu, z tamtą, że tu może być gnój, że możemy cię, Michał, tu nie rzucić i tak dalej. Najważniejsza kwestia przelewu. Na przelew mieli na przykład dwa tygodnie, po tygodniu miałem pieniądze na koncie. A to jest dla mnie jedna z ważniejszych i istotnych rzeczy. Oczywiście, że tak. I jeszcze jedną rzeczą było to, że jak miałem na przykład tam jakieś wynagrodzenie za walkę sportową, to w MMA VIP dostałem dużo większe. Że stawka była większa, tak? No dokładnie. No tak.
Dobrze, dobrze. I ty w tym momencie, dobra, MMVP raczej nie istnieje, nie wiadomo, czy się, czy będzie jeszcze cokolwiek tam, nie mówią, że tak, ale jesteś obecnym mistrzem w Otore, tak? Tak, podwójnym. Podwójnym to znaczy co? W Open i w jakiejś kategorii, czy nie. Co? Czy seniorów, mamy, juniorów, czy youtuberów? Nie. Słuchaj, jak to ładnie zabrzmi. Ale ty jak możesz być youtuberem, jak w Otore to jest profesjonalny sport, to musisz zrezygnować, albo z bycia youtuberem, albo z pasa w Otore. Nie, kolego, nie możesz. To nie, to jest. Jesteś mistrzem federacji sportowej, sport. Nie możesz być youtuberem. Poczekaj, to jest sport dla takich chuliganów, uliczników. Ja jestem z blokowiska. Ty jesteś bananem, mistrzem. Człowieku, skądś pierdolisz, i jesteś do tego bananem. Lamusem, a ich wszystkich napierdalam. Fakt. Widzisz, to tak trochę cichy mówi, bo my chory, to i chory mówię. No. Wiesz jak to jest? Najwięcej ci, którzy mówią o tym, jakimi oni nie są chuliganami, ulicznikami i jeszcze innymi wielkimi gangsterami, to później wychodzi na to, że oni tylko o tym mówią. Bo ci, którzy naprawdę coś potrafią, to o tym nie mówią. Dlatego ja jestem lamusem, bananem, a ich leję na łeb. I masz banana na mordzie, jak ich lejesz. Dziękuję. No ale tak jest z tymi. Ja przecież wiesz, to też tam dałem ten filmik o swojej przeszłości i też każdy był zdziwiony, bo wiesz, ja się na tym w ogóle o tym nie gadałem i tak kurwa mi uszy więdły, jak oni wszyscy, wiesz, no, grypsowali, to walali. I na końcu, wiesz, już byłem na tyle tego, mówię i tak mi gdzieś na rundkach zadzwonił, ktoś jakby do tego przyznałem i każdy kurwa zdziwiony. I każdy tak, ale wiesz, i każdy zdziwiony, mówi, kurwa i ty nic o tym. Ja mówię, nic o tym, im się żygać chce, bo ja 6 lat tam byłem, tych wszystkich. Ale a wiesz, a to był miesiąc na dołku i oni już wszyscy... No jest pełna bujanka. Jest pełna bujanka i pełną gębą. Pełna. Jest gangsterka taka, wiesz, full. Mordo. Ale mordo, no mordo. Bajerę mają taką przewiniętą. Wolność zabrali mi, marzenia rozwiał wiatr, a te więzienne dni czekają mnie. Żegnajcie koledzy ze wspólnej kradzieży, żegnajcie dziewczęta z miłości mej. To jest koniec świata. Tak, jak silnik się zepsuje, jest przewinięty, to oni tak bajery mają. Mocno jest, bardzo. to jest niewiarygodne, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludziom imponują takie bzdury. Ja właśnie tu jestem w szoku. No. Ja właśnie, wiesz, ludzie dużo mnie zapytało po tym, jak jakby zrobiłem ten coming out, że czego nie mówiłem, mówię, bo kurwa nie chciałem tego promować, bo to nie jest dla mnie nic fajnego. Po drugie, nie chciałem się na tym wybić, bo wiesz, większość jest bad boyem i się chce, nie mówię akurat w tym momencie tylko o Denisie, tylko że jest złym chłopcem, się na tym. A ja doszedłem, ja już miałem walki, ja już byłem w drugiej federacji i ja teraz to mogę powiedzieć, a nie mówiłem to po to, żeby się wybić, no po prostu się do tego. Ale większość się, ludzi kurwa, się podnieca i przyznaje. Głupotą? Tym, że byłem głupi i się wpierdoliłem w bzdurę. Ja powiedziałem, nawet kurwa w tych kryminalnych tych, siedzenie w więzieniu to jest nieudacznictwo, no kurwa. No dokładnie. To ty popełniłeś dalej błąd. No. Wiesz, jak latasz nawet, no to latasz, to dobre czy złe, twoja sprawa, ale kurwa, jak ty siedziałeś, to ty dojebałeś. Albo mnie sprzedał, to chujowo dobre jest wspólników. Albo ja nie tego, to jest zawsze twój błąd. I ty się kurwa chwalisz tym, że jesteś nieudacznikiem, człowieku? No wiesz, no to no ale jak widzisz, chwalał się. No. A ty widzisz banan i... Ja pierdolę, jak można się chwalić, tak. A to czego ty, jak ty jesteś takiego domu, twoja mama jest, tak mówiłeś, biznesmenem, tam pieniądze zawsze były, na wszystko ci nie brakowało? Nie biznesmenem, ostatnio... Bizneswoman. Bizneswoman. Przepraszam wszystkich w internecie. Droga mamo Michała, jesteś bizneswoman, tak. Nie. Ale to Maja Staszko teraz lubi to, no bo ona te feminatywy to się nazywa bodajże, lubi. Jest biznesmenką. To po co ci te bramki były, jak byłeś taki młody? Bo lubiłeś? Nie. No bo to nie potrzebowałeś jako kasy, nie, Michał? No nie, to nie było zawsze, tak. Zawsze chcę zarabiać sam. Okej. No to słuchaj, pieniądze, które zarabiamy osobiście, to są pieniądze, które mają dużo większe znaczenie. Oczywiście, że tak. Bo jeśli coś nam przychodzi łatwo, no jest nawet powiedzenie, łatwo przyszło, łatwo poszło. Druga sprawa jest taka, że ja się dużo nauczyłem na tych bramkach. Od moich starszych kolegów, poznałem ich, poznałem jakieś tam zachowania i też taka próba mojego charakteru, nie?
A ty już wtedy trenowałeś te sporty walki, jak jesteś na tych bramkach, czy to były twoje pierwsze? Od razu praktyka była, nie teoria. Znaczy bardziej każdy wtedy siłownia, nie? Siłownia, no w piwnicach. A ty, jak miałem 17 lat pierwszy raz też wtedy na bramkach, to wiem jak było, tam nikt nic nie umiał, tylko coś stało. Znaczy tam głównie to było tak, że stali chłopaki od tego, silna ekipa, to się nie podchodziło. No tylko jakiś głupi pijany jak tego, to się go moment. Ale nie było tak jak teraz, tam rzadko kto podchodził, spróbował się. To wcale się też nie trzeba było aż tak bić, tylko jak wiadomo, znaczy, ostre chłopaki stały, wiesz, nie przebierają w środkach. Na bramkach zawsze najlepiej mają goście, którzy ważą powyżej tam 120 tak, kg. Tak, bo do nich nie podchodzi. No a mały się musi napierdalać. A mały zawsze musi pokazać. Bo się sprawdzają, właśnie z nim się chcą ale sprawdzić. To też jest dobra kwestia, bo zawsze jak żeśmy pojechali na bramkę i ktoś nas chciał sprawdzić, to przyszło 5 największych wirażków i później już nas nikt nie chciał sprawdzać. No wiesz, zresztą no na tak, bramkach tak, czasami... Tak. To się trafiało, że wiesz, że były większe, mniejsze awantury, ale zawsze musiałeś pokazać, że to ty tu rządzisz. A to były właśnie okolice tam Pińczowa i mojego byłego rywala Cichego miejsca tak, i te, bo tak. Tam zadzwonił jeden widz, nie wiem czy widziałeś na rundkach i tam gadał o tych dyskotekach, czy Cichy był na dyskotece gdzieś tam w jakiejś wiosce, nie wiem o co chodziło z tym telefonem, stałem ale se gadali. I stałem, to właśnie są te, na których ty stałeś. Stałem na wszystkich tych imprezach, a... Imprezy w małych miejscowościach mają to do siebie, że tam każdy się zna. Mhm. I zazwyczaj jak zaczynała się awantura, to jeden poszedł za drugim i zbierało się bardzo dużo ludzi, a nas było 2, góra 3 i musieliśmy sobie poradzić i muszę powiedzieć, że zawsze żeśmy sobie radzili. No może nie zawsze, ale jak było trzeba, to żeśmy sobie radzili. A jak już naprawdę było grubo i się zebrało, no nie wiem, 20-30, no to też mieliśmy tą możliwość, że też byśmy kogoś znali i ktoś no zawsze tak. Mógł przyjechać. No tak. No ty, ale... Były inne czasy. Tak, ja wiem, ja sobie myślę, starszy, nikt pamiętam nie te czasy. Wtedy no właśnie, na policję i no tak właśnie, rozwiązywało się między sobą. A powiedz mi, no ale to... Czyli ty stając na tych bramkach te początki, to ty jeszcze sztuk walki jako taką nie trenowałeś, tylko siłka i tak zaczynałem dalej. Zaczynałem trenować, bo... Czyli ty od razu praktyka z teorii uszło. No nie, no też już wiesz, interesowaliśmy się tym, no że... Ale pierwsze od razu MMA, no bo to były nie, czasy, że no właśnie, nie. To co jako pierwsze już? Boks? Co? Jako bo pierwsze... ty w którymś wywiadzie powiedziałeś, że w ogóle boks do MMA to się nie nadaje. Znaczy nie, że bardziej bym chciał zapasy niż boks. Ale taki jest tytuł wywiadu. No to... Tytuły to mogą ja pisać. Nie? Kiedyś się oglądałem. Bokserzy się nie słuchaj, nadają. Kiedyś do widziałem, MMA, widziałem film, który tytuł miał Milczenie owiec. Używa pani kremu Evian. A nie było ani owiec, ani nikt nie milczał. No właśnie, nie, no tak, nie chodziło. Treść nie było właśnie. To my damy o tytuł dzisiaj wywiad. Jennifer Lopez. Tu też nie będziemy nic wspólnego. Nie, żeby cię oczywiście nie obrazić, ale mówię, że nie, może no być... W porządku. Mogę nie, być Jennifer. Nie. czyli, ale nie MMA, to jaki było pierwsza ta, którą... To jaki jest twój sport źródłowy? Boks. Znaczy źródłowy nie, mój nie wiem, jest to teraz boks. Wiem. Ale pierwsze, co trenowałeś, to był tak, boks. Że mój kolega, który stał ze mną na bramkach, Jagna, pozdrawiam go, jeździł do Kielc i on tam gdzieś na treningi jeździł, był zajaranym Mike'em Tysonem, oglądał non-stop te filmiki. No i przychodziliśmy do niego do piwnicy i on nam coś tam mniej więcej pokazywał. Później drugi koleżka, który gdzieś tam trenował judo, też coś pokazał. Trzeci gdzieś tam na krew magę, bo to było takie... Chałupnicze bardzo, nie? Takie no, w piwnicach wiesz, właśnie... Ktoś coś potrafił, to żeśmy do niego próbowali się przykleić. Później tam właśnie z Buzka było kilku takich braci. Dwóch braci Szlemów i oni też nam gdzieś pokazywali takie stójkowe triki. Wiesz, ja się uczyłem. Oni mnie lubieli, bo zawsze gdzieś tam byłem chyba najmłodszy w tym towarzystwie. To ty jesteś naprawdę, chociaż cię wiem, że nie masz najlepszego stosunku, ale ty jesteś prawdziwy KSW, czyli konfrontacja sztuk walki, to co oni od tego zaczęli, bo ty ten cię trochę stójki nauczył, judoka cię trochę tego i ty masz sobie wszystkie style, bo oni takie były przecież początki zamiary te pierwsze, te, że karateka się bił wiesz, z takim. Wtedy nie słyszałem o MMA. Chyba na dobre. Po prostu się, ja pamiętam, to po prostu się uczyło bić. Znaczy u mnie akurat, ja byłem w Świdniku, to była dość dobra sekcja bokserska na AWI Świdnik. To dużo chłopaków chodziło, no ale to wiesz, boks, ale chodziło się, nie było jakiś taki sport, taki, chodziło się, wiesz, ty się umiesz bić, to naucz się umieć mnie bić, a nie było jakiś stylu. No jedyna sekcja, która była, to była karate, dlatego chodziłem... Ja też byłem, na Kyokushinkę chodziłem 5 lat. No na Kyokushin chodziłem, z 2 lata, 5 może nie chodziłem. Go, rock, później była sytuacja tego typu, że musiałem wyjechać i
czyli to trenowanie to było takie, trenowałem sam w lesie, nie? O kurwa. Jak trochę, Rocky. Trochę, a to jak Wardęga też trochę. Ty. A Wardęga trenował sam w lesie? Nie, ale Wardęga siedzi w lesie cały czas, bo jest druidem z lasu, przecież chodzi z tą brodą taką. Nie, mi się wydaje, że on po prostu, wiesz, a ty chodzisz do lasu czy nie? Rzadko, ja nie lubię. Moja żona to, no moje, to ja jestem, moja żona jest inżynierem leśnictwa, ona ma pierdolca, ona by cały czas siedziała w lesie. Jestem w stanie zrozumieć Wardęgę i jego wyjście do lasu, bo to jest mega temat, uspokaja. Ja osobiście mega lubię sam chodzić do lasu i tam przebywać. Tak? Mega psem. Mnie to wycisza. Mówię, nawet sam. Sam. Nawet sam? Tak i, co? I tak no. Idziesz, po prostu sobie idziesz, ale czy zasiadasz, czy sobie idziesz, czy sobie co? Dokładnie. Robisz? Widać, że nie masz tego takiego na rzekę do lasu. Ja w ogóle jakoś przyrody tak, kurwa, ja bym cały świat zabetonował, oszlił, bo mnie denerwuje tak, kurwa, mówią do mnie tak, weź tu na trawie sobie poleż, ja się kładę na tej trawie, już mi coś, kurwa, tu gryzie, już jakaś mrówka mnie napierdala, tu mi coś włazi, nie wiem, ja nie lubię, ja serio, ja bym powykosiwał wszystko, zabetonował, no wiem, że to nie jest fajne, ale jakoś nie lubię przyrody, tak. Każdy ma swoje zdanie. No moja żona ma odwrotnie, ja zakochana w lesie, zakochana, ona po prostu, z inżynierem leśnictwa 5 lat siedziała w tych studiach, nie wysiedziała, w tej leśniczówkach po miesiąc siedziała, kurwa, żywiła się tym rudem leśnym chyba i ona kocha, ona wszystkie rośliny ci naźwie po łacinie, wiesz, zna, po listku, po tu, kurwa, wiek chodzi. Ja patrzę na nawiedzoną, nie? Ale mnie wleczę po tych lasach, no. A mnie zaraz coś, kurwa, wiesz, coś ogólnie, pają z lasu. Ogólnie ludzie odchodzą bardzo od natury. Od natury. No tak. Ja uważam, że to jest złe. Czyli mówisz, że bardziej naturalne niż chemiczne rzeczy. Tak. No sterydów nie biorę. O, dlatego. No widzisz, tylko mleko. No, znaczy mleka też nie piję. Czemu? No nie piję mleka. Bo nie lubisz? A no kawa bez mleka. Nie to, że nie lubię, ale chyba tak nie trawi mój organizm. Aha, mleka. Może z laktozą coś. Słuchaj, to będziemy kończyć, ale ostatnia rzecz, bo Ferrari u was trenuje, nie? U Oknińskiego trenuje Amadeusz. Znaczy trenuje, ale bardzo rzadko go spotykam na sali. Ostatnio jak byłem, to widziałem, że gdzieś tam chyba zwiększył częstotliwość swoich treningów. Na temat jego nic nie mogę powiedzieć. Raz w życiu może coś gdzieś z nim robiłem ze względu na to, że trener mnie poprosił, żebym coś mu pokazał. Aha. Czyli wy tak się jakoś nie znacie, nie przecinacie, nie gadacie znaczy, często? Przecinać może się tam gdzieś przytniemy, ale to nie jest osoba, z którą ja trenuję i jeśli miałbym coś powiedzieć... Nie, ja nie chciałem na to treningu. Wiesz, o czym chciałem powiedzieć? Że on teraz jest na jednej gali, a wiem, że wróble mi ćwierkają, że to jest już klepnięta walka i podpisana, że ma być z tym, z Dubielem i z Błońskim na jednej gali. Słyszałeś o tym i chciałbym właśnie twój komentarz do tego, jako ale jak? Świetnego walczyć z nimi dwoma na jednej gali, jeden po drugim. Z tymi chłopakami, co się bili 18 minut, pamiętasz to w klatce, to oni 18 minut się prali, ten Dubiel z Błońskim i teraz Dubiel rozwalił, znam tylko Dubiela. Ze względu teraz na Paszę to, pobił. Że walczył i widziałem jego walkę, byłem za Dubielem. O widzisz, no ale walczył też z Błońskim. Że ja coś, Dubiel, byłem za tobą. Walczył też z Błońskim, mniej więcej ta sama postura, w małej klatce walczyli na fejmie 15 i była walka bez limitu czasowego i bez rund i się prali, 18 minut. I to się prali, 18 minut, aż po prostu zjechali, zemdlali, na noszach ich wynieśli. No i teraz tam Amadi wyzwał oburz na jednej gali, z tego co wiem jest sklepnięta ta walka. No ale to widzę, jak to nie bardzo, nawet wiesz, co to jest Błoński i nie za bardzo, ale chodzi mi o to, że dla mnie to jest głupi pomysł, no bo ja uważam, że Dubiel mu może go spracić, co wtedy, kto wyjdzie do drugiej, czy do Błońskiego? No co wyjdzie wtedy, bo Amadi ma z jednym i z drugim, ja uważam, że dobra, jak będzie pierwszy Dubiel, że se może dać z nim radę. Jak Dubiel zleje go i to ja widzę do Błońskiego. No. O. Błoński jest youtuberem? No oczywiście. No to Błoński. No to i o jego kanał. Kanał to on już ma dawno zawinięty. A, dobra. Bo ja Cosa Nostra do niego wysłałem. On ma Kacper Błoński? Dokładnie tak. Crusher, czyli taki, co dupy Crusher? Tak wyrywa. Crusher ma ksywę. Crusher to taki, że co on robi, dupy wyrywa? No dupy wyrywa. Crusher to jest taki ktoś, kto że na przykład... Go tak nazwał? Taki kochany. On sam siebie, on to wymyślił. Kurwa, no to narcyz jest jak nic. No to jest. Wariat. Jest. Crusher, że on taki ten... Crusher taki, to no. Chciał się chyba dowartościować bardzo, nie? Nie wiem. Nie to wiem, czy, czyli wychodzisz do niego? Czyli na gali Fame MMA 18 mamy walkę, kochani. Na Crashera. Kacper Błoński i Pasternak Michał. W życiu powinieneś się zachowywać. To taka zasada szarego kamienia, nie? Co to jest zasada szarego kamienia? Że ktoś o tobie coś mówi,
A ty pokazujesz, że... To już możesz puścić, nie wiem, co gadamy. Że żadne, że to do ciebie nie dociera, nie tworzy ci żadnej krzywdy. Bo jeśli ludzie zauważą, że coś ci krzywdzi i ty się tym przejmujesz, to będą cię atakować podwójnie. Tak, tym bardziej. A jeśli pokażesz im, że masz to wyjebane, to przestaną. Nie masz żadnych emocji co do tego, to przestaną. Dokładnie tak. I wtedy im wybijasz jakby z ręki ten oręż. Bo wiesz, jak on cię hejtuje, a ty się przejmujesz, to cię tym bardziej. A jak ty mówisz, dawaj, dawaj, to on mówi, to on nie ma z tego przyjemności. Hejter ma przyjemność z tego, że ty się przejmiesz, wiesz. A jak kurwa widzisz, że masz wyjebane, to on widzi, że nie ma sensu jego hejtowanie. Dobra, za tydzień mamy w sobotę UFC. Nie znam żadnego zawodnika, mam nadzieję, że ty znasz. Ja też mało znam. To ja jestem youtuber, ale... No, ale dobra. Coś tam ogarniemy. Patrz, Oliveira i Dariusz. A masz ich twarze albo coś? Dobra, to będziemy jechać. Ja to później kliknę sobie w tym. No. Dobra, już Oliveira tam... kojarzę i chyba Dariusz to jest ten, co walczył z Gamrotem. 260. Fortuna to jest ten zakład, gdzie nie ma żadnego ryzyka, tak? No. Ostatnio żeśmy to promowali na tym. No bo Fortuna ma z Heiligiem, nie? Tak. 268 to będzie chyba, czekaj. A oglądałeś w ogóle ten Heilum nasz? Oglądałem, kurwa, oglądałem go kilka razy i kurwa, dokuczaliście mi strasznie. Nie no, mi się śmiać jak moja walka była, żeście mówili, kto to był u was? Widzisz, ja kurwa jestem taki, że nie znam tych zawodników. Wtedy był u was od ze sztabu Najmana gość, kurde. Neyman? Nie Najman, tylko jego trener, któryś z dwóch trenerów. Nie, to nie Najmana, tylko Juźwiaka, Naruszka. Tak? No. Tak, dobra, Naruszka był, tak, Naruszka. Tak, tam Naruszka był u was. I to no i od Juźwiaka. No i powiem ci, że tak kurwa, no wiesz, ja emocjonalnie do tego podchodziłem, no wiadomo, że o mnie gadaliście, ale w sumie wniosek był taki, że dziadek dał radę. 40, ty ale wiesz, jak na 46-latka, to chuj, to niech będzie. Przyszedłeś, wiesz, tu każdy był za mną, jak fajnie. A tu oglądać. No, ale oszusty. Ale oszusty. Ty fajnie powiedziałeś podczas mojej walki, i to było ładne, że podrapałem go pazurkami, bo jak któryś cios tak zadałem. O, ładnie się on rybu pazurkami podrapał, bo ja wiesz, tak po błasku. Ale Haja ładnie kopnąłeś. Haja mu wyjebałem czystego. Jeszcze mu tak ręce zgadzałem. Ale wiesz, ja ci powiem, nie chciałbym słodzić, bo ja nie lubię słodzić, ja to wolę. Ja jestem stary dziad, nigdy nic nie trenowałem. Wszystkimi wolę, żeby była kosa, bo jak nie będzie kosa, to nie kurwa koło zaczepia. Ale najbardziej, co mi się podobało w tej twojej walce, to nie sama walka. Bo wiesz, technicznie ona... No nie, no dramat, no. Nie, no dramat nie był. Ale samo to, jak ty wyszedłeś do walki, jak wszedłeś w walkę, że byłeś spokojny, nie było tam takiej, wiesz, nerwówki. Totalnie. I widać, że sam było takie sobie, wszystko wiesz? Przemyślane. No, tak. Że ja lubię plan od A do Z. Tak. Ja lubię takich zawodników ze względu na to, że ja sam taki jestem, nie? Ja powiem ci, że tam, wiesz co, ja miałem tak, bo każdy mówił, ja pytałem każdego, Wrzoska tego, jak to jest, on mówi, że nie, no nerwy są, odetnie cię dopiero przy pierwszym ciosie, dojdziesz do siebie, nie będziesz nic słyszał. Kurwa, wszystko słyszałem, byłem w pełni świadomy, nic się nie zdenerwowałem. Którego Wrzoska się pytałeś? No kurwa, Marcina niestety. Tego... Najchujowszego zawodnika, co kurwa od jednego kopa rękę łamie. To jest ten gość, co jak go kopiesz, to sobie rękę łamie. Co dostał locking i od szczeliny i się przewrócił. Od szatniarza. Ja pierdzielę, szatniarz go ubił. No widzisz, ale z kozanostry, nie? No ale z kozanostry, wiesz, to nie ma co. Mam chyba ich w końcu. No, ciekawe. A Marcin kiedyś był w UFC? No był. Marcin był. Nawet był w teamie Conora McGregora. Niedziela 9 kwietnia, to będzie to. No pewnie to, no bo dzisiaj jest 29. Pereira, Adesanya. No to powiem ci, że mega sztos walka, nie? Ostatnią walkę wygrał Pereira. Nie wiem, jakie są kursy. Wydaje mi się, że pewnie faworytem jest Pereira. Nie widziałem całej walki, ale teraz jakbym stawiał, to stawiam na Adesanie. Dobra, czyli Adesanya. Chociaż Pereira, ale jeśli miałbym stawiać pieniądze, stawiam sianko, bo uważam, że lepiej jest zrobimy postawić. Tak, bo ja teraz nie chcę, dobra, ja ci odpalę tu i ty będziesz mówił, a ja od razu obstawię za hajs, chuj. I dzielimy się na pół, za hajs. Za ile? Uj, stówkę za to wszystko. Za 100 tysięcy? Za 100 zł! I to jest to, za 100 tysięcy stawiamy kupę. Nie, dobra, to ja ci... Zakłady bez ryzyka. Ja ci odpalę tu. Który? Niedziela 09? Mordo, aż całe plecy mam mokre. No, po za tych, 100 po tysięcy tych kasie. Gramy. Dobra, to ty mów tu, a ja w sumie na telefonie odpalę Fortunę, daj. Dobra, nie dobra. Nie będę obstawiał. Dobra, jak stawiamy 100 tysięcy, to może Pereira?
Słuchajcie, czekaj, ale a to jest dobre? Kurwa, czekaj. UFC, które to ma być? Nie, no to jest to. To jest to. 2, 6, 8? Nie. Kurwa, jak tu wejść? Ja wstaw Fortuna. No to Fortuna nie będzie zadowolona. No nie, nie będzie. MMA, o, MMA, dobra. UFC, o, mam. No i dobra, mam chyba. Pereira Adesanya. No i powiem ci, że myślałem, że będzie dużo wyższy kurs na Pereirę. A jednak? A jednak nie. Pereira jest 2, Adesanya złoty 75. Ty, no to Adesanya jest faworytem? No na to wychodzi. Kurwa, Pereira wygrał pierwszą walkę. Nie no, nie, klikaj. Wiesz co, ciekawi mnie, jak wyglądała pierwsza walka, bo wiem, że go znokautował, a wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim? O, nagrywanie ekranu, to damy to na żywo, widzę, będą widzieć, jak klikasz. A wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim? Że no. Pereira z Adesanią już wygrał w Kings Boxingu, w K1 i teraz w MMA i nadal każdy wierzy bardziej w Adesanię. Widzisz, legenda, no. Tak? Ty trochę, nie? No, internetu. Pasternak jest legendą YouTube'a, a Adesanya jest legendą UFC. No dobra, Adesanya? Klikaj. No dobra, niech będzie Adesanya. Dalej. Kliknąłem. I teraz Burs Masvidal. Jeśli będę się mylił w nazwiskach, to nie chciałbym, żebyście mnie bardzo cisnęli, bo mój angielski jest... No przyjedziecie na salkę, no. Jak podciśniecie. Masvidal. I powiem ci, no Burs Masvidal. Masvidal to jest ten, co wygrał, kiedyś kolanem znokautował tak pięknie takiego zapaśnika, który walczył w One. Zapomniałem, jak on miał nazwisko. Latającym? Tak, tak od razu? Tak, tak po gongu? Tak. O, to było dobre. To nawet ja widziałem. Ten gość był mistrzem Bellatora, tak, tak. Mistrzem One FC. Gąki od razu mu wjechał, a ten chciał mu w nogi iść. Zabił go. Zabił go. No. Nie no, postawił na tego Bursa. Burs to ostatnio dobrą, może ostatnio, przedostatnią dał dobrą z tym... Z Czeczenii, z takim gościem, który jest mocny. Dobra, damy na niego. Front Janes. Nie znam Fronta, nie znam Janesa. No to postaw. No, Front Janes. Dobra, postawimy na Fronta, nie? Dobra, bo on pewnie frontem wjeżdża na bank. No. Rosas Rodriguez. A to oni tu. Tu mam ich tu. Chcą mnie oszukać, powiem ci, już na te fronty. Rosas to jest chyba najmłodszy zawodnik w UFC. On ma chyba 17 lat. Co ty gadasz? No. No nie wygląda. Wygląda trochę tak, jakby miał 30 parę, ale... I wydaje mi się, że może wygrać ze względu na to, że UFC go będzie mocno promować. No, jest młody, chcą go zbudować. Postawimy na młodego. Tak jest. Stawiamy na młodość. Jak coś, tak, na Lizaka. Najwyżej siano odda, nie? Tak. I teraz Haaland i gość, który ma tak na nazwisko, że ciężko mi to będzie wypowiedzieć. Czyli przeciwnik Haalanda. Ponzibio jakoś tak. Może jakiś tego, Zibiego naszego, Bońka. Kojarzę gościa chyba po zdjęciu. Nie wiem, czy to nie jest taki gość, który ma taki dziwny styl walki. Tak dużo kopie, skacze. Ale tego Haaland, nie wiem, czy on nie jest nawet mistrzem, a to jest półśrednia. No to tak, to on jest mistrzem. To na niego? Tak mi się wydaje, że on jest mistrzem. Świetnie się znowu. Dobra, zostawiamy na Haalanda. Tak. No i co tu ten Watterson, ale tych gości już to już nie znam. No to trzeba postawić. Trzeba postawić na wszystkich? No a jak, kupon musi wejść. To taki gruby kupon? No dzielimy się hajsem za 100 koła. Dobra, za 100 koła, ale tyle nazwisk. Sterling, tu jest jakiś, ale to jest inne UFC już. I to wszystkie walki mam postawić? A to będzie na gali, są wszystkie czy nie? No są, tylko no że to ja, dawaj. Ale ja mordo nie znam tych gości. No i dobra. Dobra. Bawmy się, kurwa macie. To stawiam Bawmy się jak EBB w weekend. Barnett, o kurwa. To musiałbyś dorzucić jeszcze pół Barnett. Mówię ci, to walka. Budził mnie, ściągał mnie z łóżka, dawaj lecimy. Ja mówię, idź chłopie, już go miałem bić. To jest niemożliwy chłop. Jakiś Watterson, Gomez, Pinherio. Dobra, stawiamy tego. Curtis, Gastelum. Na Gastelum. Na Gasteluma, tak, wiadomo. No, znasz go, nie? Nie, no kurwa, w wojsku z nim byłem. Amorim,
jakiś gość, który znowu mam problem. Amorim, ładne nazwisko. No, o, on. O, i Amorim. Tak postawiłem. Nader coś tam i Garcia. Garcia, ładne takie, bo tak? Takie wiesz, Garcia to no, takie, że bokserskie, to, wiesz, to fajne. I Meksykanin taki, wąsaty, na pewno wąsaty Meksykanin. Calvillo Godinez. Nie będzie ten Calvillo. Tak, tak. Ale oni mają nazwiska. Postawię na tego, co ma lepsze nazwisko. To tak, tak, zdecydowanie. Piffer. Dobra, nie będzie Piffer. Mamy to? No, no i zajebiście. I zaraz to kurwa kliknę. Kupon za 100 tysięcy. Stawka 100. Dobra, za wszystko stawiam. Tak. Dobra. No i dobra. No i ile stawiamy, jest do wygrania? Stawiamy. Czekaj, milion? Zagraj. Kupon został przyjęty. Kurwa, mnie wykończy te kurwa. Ja ostatnio muszę... Hazard cię to prowadzi, to ruiny. Tak. Czekaj, już zobaczymy, jak to się robi. Zamknij i moje kupony i tu zobaczymy. To ile mogę wygrać, kurwa, nie wiem. Czekaj. Wygrana. Jak mi to wejdzie, to co? 289 tysięcy? Nie, co, kurwa, zobacz. Może tak głupio postawiliśmy, że to się nie da. No tak jest, wygrana 289 tysięcy. No. Na pół. No. Michał, to ci mówię od razu. Ja pierdolę. Rozumiesz? 300 koła wyjmiemy? 300 koła mamy. Ale to wiesz, jak na to pół. To... Na, dla EBB na piątek jest. Bo już w sobotę bym mógł nie mieć. Myślę, że musielibyśmy dorzucić. Nie? A powiedz mi, on coś trenuje? Czy on tylko menadżuje? Gdzie? Chyba w tym swoim sklepie, nie? Składanie filmów. Nie, on się nadaje do trenowania. On by poszedł na trening i od razu by coś strzeliło, nie? A ile on ma lat? On. Nie wiem, nie pytałem go nigdy o wiek. No Paweł, ale Piotrek, po 30 Piotrek, jest. Piotrek. Tak. Piotr. Peter, na niego mówię Peter. Peter, a... idzie już stąd. Dobra, powiem ci, że już pogadali, powstawili, dziękuję ci bardzo. Nie, szkoda, że nie możesz powiedzieć z kim, ale ty na przyszłych tych galach zawalczysz, co teraz będą? Tak. W Fejmie na przykład na przyszłej, myślisz? Myślę, że... W maju, teraz? Myślę, że niedługo świat freak fightów będzie rozjechany. Ale to trochę tak, kurwa, no, zawodowy, kurwa, ten mistrz zawodowej tej sportowej federacji przychodzi do nas zbić. No ale to też... Ja ci idę do Wotore, chcę ci pas zabrać, no nie. O, ciężko by było. To jest też tak, że zawodnicy jak chcą walczyć, to wybierają sobie płaszczyzny, które najbardziej im pasują, a mi już tak niekoniecznie. No, ale to jest cały wiesz, to jest też dla mnie ryzyko, bo... Ale jest, dobra, ja ci wymienię, dwóch zawodników, dwóch. No. I powiesz mi, czy kurwa, czy dobra, trzech. No. Powiedz mi tego, czy z którymś z nich? Może ośmiu od razu. Nie, trzech ci powiem. No. Powiedz mi, czy tak, czy nie, czy z którymś z nich? Labryga, Don Diego i Tyburski. Z którymś z tych panów? Nie. Nie? Nie. O, to mnie kurwa zaskoczyłeś teraz. No nie. To nie ma już nikogo, kto mógłby ci stawić czoła. Znaczy, wydaje mi się, że są zawodnicy, którzy mogliby mi stawić czoła. Koza tylko jak oni na tym wyjdą. No tak, ale ja myślałem, że we freakach tylko ci zawodnicy mogą ci w jakikolwiek... No kto inny? Nie, no jest... Ale dobra, inaczej. Ktoś, kto już walczył we freakach? No na pewno już walczył. No to ja kurwa nie wiem. No to nie ma takich. Oszukujesz. Nie wiem, no... No to jestem oszustem. Bananem oszustem. Niech będzie po twojemu. Lamus, banan i do tego jestem oszust. Słuchaj, no? Ja tu taką będę miał nową tradycję. Jaką? W co będziemy grać? W Mortal Kombat jedną. Mortal Kombat nie grałem nigdy. Ja nigdy w życiu, przysięgam ci. No. Odpalamy i faj, bo jak będą piłkarze, to chcę z nimi zagrać zawsze w FIFA. A z tobą no to w FIFA moglibyśmy zagrać. Ale ja nigdy też nie grałem, to mi to jebiesz. Ja też nigdy nie grałem w FIFA. A? No poważnie. Ale to od razu jest grzanie, czy sprawdzamy, jak się co robi? Gdzie? Grzejemy się, kurwa. Jest. Od razu. O kurwa, to już się będziemy napierdalać, tak? Czekaj. Którym ja jestem w ogóle? A, już dobra, wiem. Dobra. O, zajebałem ci. To, kurwa mać. No idź. Dopierdolę Miszowi Wotorę. Kurwa, friki są słabe? Ach, kurwa!
Jest! Jest! Oszukana jest! Oszukana jest ta gra! Oszukana jest ta gra! Dobra. Kurwa, kompletnie nie wiem jak ciosy, tylko tak napierdalam. Pierdalaj stamtąd! Kurwa mać, no patrz! To już tak się skończy? O nie! Tak, kurwa! Czemuś? Final round, kurwa. Patrz, co ja zrobiłem, widziałeś to? Kurwa! O nie! Tylko kurwa nie to znowu! Nie, wypierdalaj! Bo patrz, na to nie ma broni! Zdobyto trofeum, gdyby kuska nie skakała, patrz. Blue can. No i chuj. Napaliłeś się po pierwszej rundzie, że bijesz mistrzowo torę. A tu znalazłem na ciebie sposób. Ale chuj, wiesz, z tobą to i tak dobrze. Chyba 2-1 w rundach, wiesz, zawsze coś, nie? Zawsze to jakieś pocieszenie. Chuj, to było się nie nauczyć tego razu. Że nie wygrałeś, ale stawiłeś czoła. No ale to jest chuj, że tak mnie zagonisz w ruch, już nic nie można zrobić. Na pewno coś można, tylko ja nie umiałem. Pewno. Wiesz, jak na początku skoczyłeś i mnie przeleciałeś, to tak, a później to już nie grałem na to nigdy. Znaczy nigdy, no kiedyś grałem, jak byłem młody w salonie. A... No nic, dziękuję ci bardzo. No ja też, mam nie nadzieję, ma problemu. Że się widzimy. Jakbyś kiedyś jeszcze chciał zagrać w FIFA, nie mam problemu. W pierwszym stanie. Może bym wpadł kiedyś do was, jak będę w Warszawie na trening? No wpadaj, nie ma najmniejszego. Ale nie na sparring? Nie, no na trening. Na trening. Zaznaczyłeś na trening. Wpadnij. Skoro Mirek jeszcze mówił, żebyś przyszedł, to będzie... To był przed walką ze Starym, ale myślę, że zaproszenie jest aktualne. Ja tam jestem plus. Dobra, dzięki ci serdecznie. Ja również dziękuję. Dziękuję tobie, Wodzianka, nie? Pozdrawiam wszystkich widzów twojego kanału i co? I ja twojego i no i co? I przejmujesz wszystkie inne kanały. Nie, Gimper już nie ma i Błoński już nie ma po dzisiejszym. Tego, Koza Nostra do niej wysyłam. Będzie ciężko. Gimper? On ma Gimper? Gimper. I ten drugi najładniejszy w całym Błoński, internecie? Crusher. Crusher. A Crusher co to znaczy po angielsku? Crusher to tak zmiażdżyć, że on miażdży dziewczynce pewnie. To wariat on jest. Wariat ciężki. No. Powiem ci, że ja jestem przerażony tym światem internetu, nie? No naprawdę, to się nie ma zaskoczenia. Po tylu od bramek dowiadujesz się takie rzeczy, że tu jesteś przerażony. Powiem ci, że ja nawet się tak nie bałem tych wszystkich ludzi, jak przychodzili do mnie pijani i mi mówili, że zaraz mi zrobią krzywdę, jak teraz to, co się dzieje w internecie. Crusher, jakiś Crusher, coś tam, Crusher, Rusher i tak dalej, to wariaty. Wariaty. Pozdrawiam Crushera i wszystkich. Dziękuję bardzo. Dzięki.